No witam, cześć, dobry wieczór, co słychać? Przepraszam, że się tak rozkręciłem. Witam. Witamy. Słuchajcie, przepraszam, nie miałam głowy, żeby zamieścić plakaty, że będę, bo miałam tutaj zamieszanie trochę w domu. Nie, no rozumiemy. Po Była znów prostu. policja. Opowiadaj, co się stało. Nie, no. Zrobiłam córeczce kolację. Siedziałam sobie tam spokojnie, patrzyłam, jak je. No ale coś tam niezadowolona była, wzięła to jedzenie do swojego pokoju, czasnęła drzwiami i rozbiła szybę w drzwiach. Kurde, ma jakieś problemy z agresją chyba. Także musiałam po prostu zbierać to szkło. Zdenerwowałam się, musiałam to wszystko sprzątać, zamiatać, Jezu. wynosić. Co Znaczy, teraz gratuluję, będzie że ma tyle zrobić? siły ogólnie. A po prostu martwię się, bo byłam na spacerze po południu, potem poszłam do sklepu zrobić zakupy, przyniosłam pokazać jej, co kupiłam, zrobiłam jej takie dwa dania do wyboru. No to nie chciała nic zjeść, taka niezadowolona. Nastolatki takie są. I po prostu potem wzięła i ciągle tymi drzwiami czaska wali. Już musiała być widocznie ta szyba pęknięta gdzieś. No i poszła do swojego pokoju, walnęła znowu tymi drzwiami, no i to wszystko popękało. No a mam z nią kłopot, bo od stycznia nie chce chodzić na stołówkę szkolną. No a No tam się nie miałam dziwię. zawsze miałam jakąś pomoc, no bo tam zupa, jakieś ziemniaczki, obiadek był zapłacony. No a ciężko jest tak codziennie jakiś obiad wyprodukować. No i wraca ze szkoły, to w ogóle nie chce jeść, to co jej zrobiłem. Muszę chodzić tam, robić jedzenie codziennie. Co jej zrobię, to jej nie pasuje wszystko. Muszę ciągle wymyślać jakieś różne rzeczy. A co Połowę jej na tego. przykład robisz? Bo może ci jakieś przepisy podamy. Zrób jej makaron z sosem, No. 2 minuty roboty. Ale może Niech najlepszym jest. pomysłem byłoby to, żeby usiąść z Marysią na przykład w niedzielę i rozpisać jadłospis na cały tydzień. Ja się ją zawsze pytam, bo chodzi o to, No że i z wszystko. nią mamy kontakt chyba. Chodzi o to, że mamy pokupione wszystkie produkty. Zawsze tam typu olej, jajka, serki, wędliny, wszystko jest, no nie? Bo też zamrożone mięso, różne rzeczy, ziemniaczki. No i co jej zaproponuję, że jej coś zrobię, to ona wszystko, że nie i po prostu w ogóle mi nie chce jeść. No. Myślałeś nad psychologiem, bo to mogą być zaburzenia odżywiania. Może się po prostu chcieć głodzić. Ja tylko tak sugeruję, to jest teraz częsta sprawa u nastolatek. To prawda. Znaczy, no ja bym nie powiedział nastolatka, taka typowa, to jest dopiero jeszcze dziecko, które wchodzi dopiero w ten No, u wiek. mojej koleżanki się to Ja zaczęło w wieku zaczynam lat się 11. głodzić. No Zaczynam dobrze, się te głodzić. twoje koleżanki, ale to twoja koleżanka to nie jest No, mam wgląd ta trochę w sama to osoba. środowisko. Nie, no, Ja chodzi mam o to, 33 że. lata i jeszcze nie dojrzałem. Mam się sugerować sobą, porównując innym? Nie, chodzi o to, że ona po prostu przeżywa całą tą sytuację ciągle, albo policja, albo jakieś kontrole, albo gdzieś mnie wzywają. Ja ciągle chodzę podenerwowana. Musiałam jej powiedzieć, co się dzieje, że ją chcą odebrać. To ona ma świadomość od 2 lat, co się dzieje. No nie, no więc po prostu Elu, dobrze wszystko zrobiłaś, to bo nie. lepiej powiedzieć, niż nie powiedzieć. No i po prostu ten. No ale oni chcą cię odebrać? Tą córkę? No już od lat. No Jak wiem. byłam. Jest ciężka sprawa, bo byłam z nią na tych feriach zimowych, no to i w tym roku, i w poprzednim, to miałam taki problem, że w ogóle nie chciała się ciepło ubrać ani raz. No więc ani na żadną wycieczkę gdzieś pójść, ani na narty, na sanki, no bo ona pochodzi 10 minut, już jej jest zimno i chce wracać do domu. Dziwne. Wszędzie się każe wozić samochodem, do sklepu, na stołówkę, do restauracji i w ogóle nie chodzi nigdzie na pole, bo Jest jej zimno, bo mało je. byłyśmy w Tatrach, było minus 5, minus 10 stopni mrozu, no i takie cieniutkie spodenki miała, nawet nie dżinsy, tylko taki materiał. Nie włoży pod spód drugiej warstwy ani rajstop, ani nic. W ogóle rajstop nie uznaje. Rajtki to w ogóle nie, już od 3 lat nie chce Ja włożyć też rajtek. nie. I żyje.
I ten, kurteczki, tam wzięłam kilka kurteczek, to chodziła w takim futerku, co wiatr przez niego je przewiewa. No i a jeszcze taka rzecz jest, że przez całą zimę ani raz nie włożyła czapki. To tylko nauszniki albo bez czapki. Ja też i jakoś nie choruję. No, tylko żeby kurtkę ciepłą miała. Ale ile ty masz lat, najważniejsze nie? Organy, tak? Ale jak byliśmy w Zakopanym, no to tam było naprawdę zimno, no nie? No i no kurczę. Tak. Ale i chodzi o to, że nigdzie nie mogłam pójść dalej. No jakaś wycieczka do Doliny Kościeliskiej czy gdziekolwiek, to w ogóle można sobie zapomnieć, no bo jak dziecko ci nie chce. No tak, no przecież ja mieszkam w Kielcach, to ja gówno wiem. Co to znaczy zimno? Jak dziecko nie chce włożyć spodni, takich ortalionowych, kurteczki, czapeczki, no to gdzie z nią pójdzie? On nawet do sklepu nie dała rady dojść. No po prostu kompletne. A to bym tak mogła wymieniać. Może jest zbyt pobłażliwa po prostu. Też może bądź taka bardziej czasem ostrzejsza. Nie, bo musisz walczyć o siebie, walczyć o szczęście, nie tylko swoje, ale i dziecko, tak? Nie, ale nie możesz być względem dziecka ostro, bo tylko to zadziała tak, że ona będzie bardziej przeciwko tobie. Kurde, racja. Chodzi o to, żeby sposobem. Musisz, no najlepiej byłoby tak, żeby ją samą zainteresować czymś. Ta, no z tymi ciuchami na przykład mogła się namawiać do tego, że zawsze może zdjąć. Nie problem, żeby zdjąć, ale nałożyć jak nie ma, no to już nie nałoży. Wiesz, tak próbować, no. Ona nie, no, też cwaniakować ja będzie. Nosiłam za nią te ubrania codziennie, jak jakiś wielbłąd, no nie? Ale i tak nie włożyła. No, ale na przykład już miała taki okres w trzeciej klasie, że już sama zaczęła robić zadania domowe. No, a teraz jest w piątej klasie i nie otworzy książki ani zeszytu sama, tylko czeka, aż ja usiądę, otworzę i będę z nią czytać. To może chce po prostu kontaktu z panią. Bliskości. Przecież nie, no, pani dużo poświęca jej czasu. Ale na przykład już miała taki moment, nie, tam trzecia, czwarta klasa, że z koleżanką sobie tam w kamerce się umawiały, robiły zadania. I nawet mówiła, żeby jej nie pomagać, że tam będzie próbować sama. A teraz po prostu, jak ja z nią nie usiądę na tą godzinę, dwie, trzy, cztery, no to pójdzie po prostu bez zadania. Ela, bo teraz ty ją po prostu przyzwyczaiłeś do takiego stanu rzeczy, że siadasz z nią na przykład co wieczór, to dla niej to już jest jakby tradycja i po prostu trzeba może wprowadzić nowe zasady. Ale nie, mówię jej, proszę jej, żeby odrabiała sama, tłumaczę jej, że ja nie mam siły, co się dzieje, że muszę tam pisać jakieś pisma do urzędu, coś działać, walczyć. Te filmy muszę montować wieczorami na kanał, różne rzeczy robić. No, czy tam lektury jej kupuję, wszystkie książki z polskiego to ma kupione, 20 lektur od pierwszej klasy i proszę ją, żeby czytała, nie? No to nie będzie czytać. A to są jakieś lektury w pierwszej klasie? Tak, oczywiście, no. Aha. Jakieś takie proste. Po prostu. W pierwszej to może nie, w drugiej tam był Anaru. Druga to chcę czytać te lektury. No nie, no kupiłam kilkanaście książek. Prosiłam każdą po 50 razy, żeby czytała. No to nie chce, nie podoba się i nie będzie czytać. Elu, ale ja też nie lubiłam książek, dopóki nie poczytałam Harry'ego Pottera. Dopiero Harry Potter jakby mnie otworzył na książki. A po prostu zamówiłam i przez internet zadałam sobie trud, żeby pojechać, odebrać księgarni, kupić, przywieźć. No przecież ja za nią nie przeczytam tego, no nie? Ale w ogóle nie wiem, czekoladki je to wrzuca, papiery pod stół. A już był okres, że już wrzuca do kosza różne rzeczy. Ja nie wiem, co się dzieje, bo jakiś horror. Kurwa. Ten, z Markiem rozmawiam, to wyrywa telefon, tam obraża go, albo goni mnie pod blokiem, żebym z nikim nie rozmawiała. Chcę sobie coś kupić, dla siebie to mi nie pozwala. Spotkam kogoś. A czemu ona się nie pozwala, jakie ma do tego prawo? Spotkam kogoś na ulicy, chcę porozmawiać, to zaczyna robić jakąś awanturę, ludzie ode mnie uciekają i idziemy dalej same. Nie, no to bym tak mogła wymieniać 3 godziny, no. Ewidentnie potrzebuje uwagi, zwraca na siebie uwagę, ale mogę się mylić. No,
Szymon też tak zauważył. Chodzi o to, że się cieszyłam. Nie, nie, no tak się teraz tą szybą przejęłam i tą, i że nie jej w ogóle, ale chodzi o to, że po prostu ograniczyłam pracę, jak się urodziła, wszystkim się zajmowałam, bo takie malutkie dziecko, no nie. Żal mi było zostawiać gdzieś tam chodzić, po prostu siedziałam z nią te 5 lat pierwsze. No i potem jak poszła do szkoły podstawowej, to się ucieszyłam, że już tak powoli zacznie się robić samodzielna. Ale ona ma 11 lat. No i pierwsza, druga, trzecia klasa, no to wiadomo, że jej pomagałam we wszystkim, bo mała, nie? A w czwartej klasie już się zaczęłam cieszyć, że już będzie mi trochę lżej. No a teraz jest w piątej klasie i nie jest mi lżej, tylko jest mi jeszcze dwa razy gorzej niż jak miała 2-3 latka, 4-5, bo wtedy to ją mogłam ubrać ciepło, pójść na spacer, jadła wszystko, co jej zrobiłam. Słuchała, spała sobie w ciągu dnia, no w ogóle nie miałam z nią żadnych kłopotów. A teraz co się zmieniło od tamtego czasu? No mamy te kontrole urzędnicze, tą inwigilację, napadają nas ci hejterzy, gnębią, że robię te live'y, wyzywają, straszą nas, że nas rozdzielą, tyle się zmieniło. No przecież mają te kontrole. Dawniej miałam spokój, jak ona miała 3 latka. Może Marysia potrzebuje appetizera? Nie, ona to przeżywa wszystko. No jak policja codziennie przychodzi do domu i wali w drzwi, a ja nie otwieram, no to fajnie w takim mieszkaniu żyć? Faktycznie, troszkę niesmacznie. Nie fajnie. Współczujemy go. Musimy chodzić na palcach, boimy się po prostu każdego dźwięku. Cały czas się ładują do domu, jak nie policja, to mops, jak nie mops, to kurator, jak nie kurator, to kurwa prokuratura, jak nie prokuratura, to Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, że się znęcam nad chomikiem, jak nie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, to kurwa ABW. Nie, ABW jeszcze nie było. Nie no, współczuję sytuacji, nie? Faktycznie jest lipa. A ja muszę jakoś pomóc? Ale była jeszcze taka niefajna sytuacja, no nie wiem właśnie. Ten, w środę jakoś czy w czwartek, no to 20 parę razy z domowym, bo to jedzenie zamawiali z całego Krakowa, wściekli się. Ciekawe na, gdzie, chyba na serwerze Marka, na tym przystanek Kozborowo. No i jej tam jak pierwszy czy drugi dostawca przyszedł, miał takie hamburgery po 30 zł, ale takie fajne, duże, smaczne, no to i kupiłam jednego, żeby zjadła. No ale oczywiście nie była w stanie w tych warunkach jeść, bo co chwilę ktoś dzwonił. Od 18 do 23.30 cały czas przychodzili z tym jedzeniem z całego Krakowa do nas. Nie wiem, po prostu chyba 100 osób zamawiało to jedzenie do nas. Za to się nie dostaje jakiś kar, jak się zamawia bez zapłacenia? No ja muszę usiąść to wszystko pozgłaszać, no nie? Tak. Mogą cię skreślić z listy klientów. Ale tam, z tego co widziałam, to nie tylko, że tam Pizza Hut, McDonald's, KFC. W Krakowie jest 1 000 000 mieszkańców, tutaj są 1000 restauracji i to z przeróżnych knajp przywozili. Tam Basztowa, jakieś hamburgery, pyszne.pl, jakieś tam sushi, no z przeróżnych restauracji po prostu. To wszystko nieopłacone. Tak, że ja mam zapłacić. Chore, jak tak można komuś robić? To już nękanie jest. Nie? No i też po prostu wydzwaniali cały wieczór, no to Marysia poszła bez zadania domowego, awantura znowu w domu, denerwowała się, kolacji nie zjadła. Akurat ja muszę sobie naprawić domofon, bo chciałam ten domofon wyłączyć, żeby nie dzwonił, to dzwonił. Nie da się go wyłączyć po prostu. Ela, a jak odłożysz słuchawkę od domofonu, jak ci dostawcy przyjeżdżają, to się nie będzie wtedy tak dzwonić? Ale wszyscy zewnątrz słyszą, co się w domu dzieje. No właśnie, u mnie tak nie jest. U mnie jest tak, że musi ta osoba w mieszkaniu podnieść też, jakby, no nie wiem, trzeba zadzwonić, żeby w ogóle było słychać, więc nie wiem. Nie, jak przedtem odkładałam słuchawkę, to wtedy nie dzwoniło.
ale teraz jak odłożyłam, to i tak dzwoniło, także muszę po prostu, nie wiem, czy współdzielnie... Próbowałaś odkładać i nie działa po prostu. Muszę współdzielnie albo zamówić wymianę tego domofonu, albo gdzieś zamówić jakąś firmę, żeby mi coś zrobili, no bo zawsze mam coś, nie działa ten domofon. Ale to, no nie mam siły już po prostu do tego wszystkiego, bo martwię się tym dzieckiem, no nie? No, ona na tym najbardziej cierpi. W ogóle bo po prostu nie rozumiem, co się dzieje. Jest taki problem, że... Ale nie martwcie się, jakoś to z tego się da wybrnąć. Mam taki problem, że szantażują mnie ci urzędnicy równi, że jak robię te live'y albo filmy, no to najpierw to im nie pasowało, że Marysia występuje 2 lata temu, to się od tego zaczęło, że wizerunek dziecka, że tam ona występuje, no i o to się czepiali, no to ja po prostu to ograniczyłam, żeby mieć spokój. No ale to się okazało, że to był tylko pretekst, żeby mi dokuczać, żebym w ogóle nie robiła tych nagrań, bo jakieś treści polityczne też tam są. No i bardzo szybko zaczęli się przypieprzać z tych wszystkich instytucji, że w ogóle mam nie nagrywać. I na dzień dzisiejszy to jest taka sytuacja, że w ogóle po prostu nie wolno mi nagrywać takich filmów w stylu, jak nagrywałam z Markiem, jak był tutaj w Małopolsce, bo to jest rzekomo pornografia. Nie wolno mi tam nic opisywać, bo też jakieś niestosowne. Na live'ach mi nie wolno przeklinać, bo deprawacja dziecka, więc jak powiem kurwa, to nie wolno, bo nie wolno. Ale to nie ma znaczenia, że dziecka nie ma, bo po prostu mi po prostu nie wolno. Jak mam w ręce szklaneczkę piwa, to nie wolno, bo... Z tego wynika, że jestem alkoholiczką, nieważne, że... Nawet jak sok będziesz jabłkowy mieć, to też powiedzę, że piwo. Co tam jeszcze im się nie podoba? Wszystko. Kamienin, kto nie pił piwa podczas bycia ze swoim dzieckiem. Przecież to jest normalne. Śluby, sylwestry i inne takie imprezy. Ale kiedy ja nagrywałam, że ja piję alkohol z dzieckiem? No ja przecież zawsze nagrywam sama. To po pierwsze, a po drugie to jest normalna czynność, no. To nigdzie prawnie nie jest zabronione. A mi się wydaje, że to jest tak, że przez to, że Marysia występowała, Ela, na twoich filmikach, to jakby, no tak wystawiła się na świecznik i siebie i po prostu każdą rzecz, nawet jeżeli coś jest uważane za normalne, na przykład to, że rodzice są na wakacjach, wypiją sobie piwo, drinka i za granicą też ludzie w taki sposób spędzają wakacje, nie jest to traktowane jakoś negatywnie, tylko w momencie, kiedy pokazuje się całe swoje życie, to myślę, że po prostu ludzie każdą rzecz zinterpretują i będą doszukiwać się bardzo wielu rzeczy i nawet jeśli coś jest uznawane społecznie za normalne, no to jeśli pokazujesz wszystko, to ludzie będą to bardzo mocno wyolbrzymiać i też bardzo łatwo wyszukiwać na ciebie różne rzeczy i myślę, że stąd się pojawiają te dalsze konsekwencje, które teraz są, nie? Myślę, że to wszystko jest ze sobą bardzo powiązane i dlatego tak jest. I to nie chodzi o to, że ty nie możesz nagrywać, tylko o to, że nagrywałaś z Marysią, później wiele osób na ciebie zgłaszało wiele rzeczy, doszukiwało się, znajdywało wiele rzeczy na ciebie, no i teraz konsekwencją jest to, co jest teraz, nie? Niestety. Poza tym to... to pojedynczo robione to nie jest nic złego, ale czasami jest tak, że jak są, że kilka pojedynczych rzeczy w większym kontekście może być dobrane jako przejawy demoralizacji. Ale chodzi o to, że na moim kanale jest ponad 1000 filmów na tych kanałach wszystkich razem i na ani jednym filmie nie ma takiej sceny, żebym była w jednym pokoju, pomieszczeniu i piła alkohol i obok mnie siedziało dziecko. Nie ma czegoś takiego. Oni mi zabraniają pić alkoholu, nawet jak dziecka nie ma ze mną. Nigdy nie nagrywałam, że sobie siedzę w restauracji, piję sobie wino i dziecko siedzi. Nie było czegoś takiego w ogóle. Oni się przypierdalają, że w ogóle mi nie wolno po prostu sobie na live pić tego alkoholu i przesyła się mi tą policję, insynuuje się, że dziecko jest, robi się rewizję, szuka się, gdzie jest, mam udowadniać, gdzie jest, tłumaczyć, przedstawiać zaświadczenia, rodzinę, świadków.
no to jest totalna paranoja i 1000 filmów mam ponad, gdzie nigdy nie zrobiłam takiego ujęcia, żebym sobie piła winko, a obok siedzi córeczka i sobie je pizzę. Nie było czegoś takiego po prostu. A mimo to, zanękanie. A mimo to, no ja się dowiaduję, że ja jestem dorosła, to mi nie wolno nawet do kogoś pójść i nic pić. Ale specjalnie mi na tym nie zależy, no nie, ale chodzi o sam fakt, no i tak. Czyli tak, że rzekomo, że to, co jest na moim kanale, to jest pornografia. No to dziwne, że YouTube mi nie usunęło żadnego filmu, skoro pornografia, jak tam nie ma żadnej nagości. Wulgaryzmy, że przeklinam, no znowu tak często nie przeklinam. Na live'ach, jak się człowiek denerwuje, to się fajnie używa jakichś tam wyrazów, no to nie wolno. Ten alkohol się nie może pojawiać. Jak się spotkam z Markiem, to będę mogła nagrywać, że gdzieś chodzę, kurde, po parku. A jak będę chciała sobie nagrać, że się z nim całuję, albo gdzieś tam siedzimy, no to to w ogóle od razu mnie oskarżą, że jakieś porno. No tak mówię, prokuratora pozwi o nękanie. I w taki sposób, że on przedstawił te... I co tam jeszcze? Aha, no i takie czepianie się za słowa, no bo oczywiście teraz jeszcze mi insynuują, że ja jestem potencjalnym samobójcą. A jak widać, żyję i jakoś się nie powiesiłam, ani nie utopiłam, prawda? Alu, ale czemu ty się dziwisz, jak na jednym live powiedziałaś, że może wjedziesz w jakiś most i spadniesz z niego? A nie teraz. Ale ja mówiłam, że to będzie za 10 lat i być może, że nie wiem, a jak widać... Ale to wciąż jest zapowiadanie samobójstwa. No tak, ale rozmawiam. W takim przypadku, jeśli ktoś mówi, że chce się zabić, to trzeba go męczyć, nękać? Bardziej ale doprowadza do tego, żeby się zabił? Rozmawiam teraz z wami. Za tym w silnych emocjach w każdej chwili 10 lat może się zmienić w 24 godziny. No tak, ale rozmawiam. Z tego, co pamiętam, jeżeli wiesz, że ktoś jest, że ktoś ma zagrożenie życia, to trzeba to zgłaszać. Tak samo było na przykład z tą rozmową z Markiem, gdzie było mówione, gdzie mówił, że nie obchodzi nas, że czy umrze, czy będzie żyć. Czyli bądźmy egoistami i tak naprawdę wprowadzajmy zasadę niewolnictwa. Ponieważ żaden człowiek nawet nie ma, wychodzi na to, że nie jesteśmy na tyle wolni, by samemu decydować o tym, co z własnym życiem zrobimy. Inni będą za nas decydować. Ale chodzi o to, że nie... Aha, i przez tą decyzję zostawisz kogoś z tym, że słyszał, że... No wiesz, no, czyli jak ktoś dostanie zawału i mu pomożesz, a on zacznie się na ciebie wydzielać, ale ja chciałem umrzeć, ja chciałam umrzeć. No czyli co? Czyli, że zrobiłeś nagle coś złego? Chciałeś pomóc? No tak dobrze, trochę nie jest. Chciałam pomóc, tak? Ale ja chciałam powiedzieć taką rzecz. Rozmawiam teraz z wami, czy wy wnioskujecie, że ja się chcę zabić? Nie. Ela, ja nie wnioskuję, że ty chcesz się zabić. Jestem zaskoczona. Ale jeżeli stawiasz posty, w których bardzo często zmieniasz zdanie... Ja tylko powtarzam to, co powiedziałaś na live. No dobrze, ale w to, że ja się chcę zabić, to nic sprawiasz wrażenie osoby mocno takiej labilnej emocjonalnie, więc ciężko stwierdzić, kiedy mówisz coś na serio, a kiedy coś dla żartu. Jakoś nikt z mojej rodziny, bliskich, znajomych, moi moderatorzy, nikt nie odniósł wrażenia, że mi coś grozi i nie wzywano do mnie pogotowia, tylko hejterzy. Oczywiście swojego środowiska, które mają kontakt z tobą na co dzień, a ludzie, którzy ciebie oglądają, widzą tylko to, co ty pokazujesz, czyli jeżeli wstawiasz 3 razy w ciągu dnia posty, gdzie zmieniasz swój nastrój, to ludzie mogą pomyśleć, że jesteś niestabilna emocjonalnie. I w przypadku, kiedy mówisz o tym moście, no to część ludzi mogła odebrać to tak, że mogłabyś po prostu zrobić sobie krzywdę, niestety. Mogę prosić o jakiś przykład 3 razy dziennie wstawianych postów, gdzie zmieniam nastrój, nie wiem, przez cały tydzień, 7 dni. 3 posty dziennie, no to dajcie mi jeden przykład. Ja zauważyłam na przykład z Markiem, że bardzo często się rozstajecie, jesteście razem i tak dalej i dużo ludzi pisze takie komentarze, że to się tak zmienia jak w kalejdoskopie, więc potem to wyniosłam. Dostają za to bana przy okazji. No ale no to normalnie, na przykład on coś zrobi, co mi nie pasuje, no to ja się na niego obrażam, a na drugi dzień na przykład rozbija tam 10 godzin.
rozmawiamy, no i tam tłumaczymy sobie, no i wtedy już nie mam pretensji, no nie, i to jest... Ale ja powiedziałam o swoich spostrzeżeniach, jakby to tutaj nie musisz się tłumaczyć przede mną na nic, bo po prostu ja tylko powiedziałam o tym, co zauważyłam na Discordzie. A ty jesteś jeszcze raz z Markiem, czy nie? No, ty też zmieniasz często zdanie. Najpierw mówisz, że... Właśnie, już nie wiem, czy jest źle, że... Poza tym, Elu, ty nieraz mówisz, że już kończysz na dobre, już nie będzie się pojawiał, a pół dnia później, czy dzień później jest, że jesteście już razem i nad morze jedziecie, więc o to chodzi. Tym bardziej deklaracje samobójstwa nie powinny być brane tak na poważnie. Ela, a jak się odniesiesz do tego, że mówiłaś, że doprowadzisz Marka do samobójstwa, a na drugi dzień już było wszystko ładnie, pięknie? Nie, bo jak to mówiłam, to nie miałam na myśli tego na poważnie, że tak będę robić. O, bo tylko się zdenerwujesz i już od razu nie panujesz nad sobą. Ale ty mówisz to do ludzi, wiesz o tym, wzięłabyś odpowiedzialność za swoje słowa. Chyba trochę przesadzacie. Znaczy, no, słyszę, że... Macie, ale Ela bardzo bierze odpowiedzialność za swoje słowa. Chce pomóc, tak? Bierze odpowiedzialność za swoje słowa. No właśnie, ona sama mówi najpierw, że chce się zamknąć, a pewnie bierze odpowiedzialność za swoje słowa. No ale mierzy się z tym wszystkim, co słyszy. Innymi słowy, tak, później, tak. Gdy drugi raz to powie, jest świadoma tego, co ją czeka. Mierzy się. Szczerze, to jakby nie moja wina, że te osoby, które usłyszą coś, nie moja wina, że te osoby, które coś usłyszą, później tylko to powtarzają wciąż. Mówicie, zobacz, ale jak można wierzyć w to, co powiesz, bo raz ci się zmienia zdanie, a raz tak. Ale wystarczyło, że raz powiedziała o samobójstwie i już każdy mówi, o, bo ty powiedziałaś. A, rację. Widzicie? To albo bierzemy na poważnie, albo nie. To my się musimy... No, że na przykład kłamstwa jakieś takie niewinne, to każdemu przyjdzie płazem. No, ale jednak jak chodzi o ludzkie życie, które mogłoby być potencjalnie zagrożone, to trochę inna sprawa. Tak samo jakbym ja byłabym skończoną kłamczuchą, ale osoby, które mnie lubią, jakby usłyszały, że chcę się zabić, to i tak chciałyby mi pomóc, bo mnie na przykład lubią. No dobrze, ale lubią cię i chcą ci pomóc dopiero, kiedy chcesz się zabić, a wcześniej już nikt ci nie chciał pomóc? Jak to jest? Przecież tak to działa. No jak to dopiero działa? Zaczyna się olewasz kogoś, bo go lubisz. No właśnie, czyli go olewasz wcześniej, bo go lubisz. No wiesz, kiedy ja żyłbym na przykład w beznadziei jakiejś, miałbym dosyć własnego życia i bym powiedział, kurwa mać, no zabiję się i raptem ludzie się zaczynają rzucać, to wiesz, co dla mnie by to oznaczało? Że tak naprawdę mają mnie w dupie tylko i wyłącznie dla własnego spokoju sumienia oni to robią, żeby nikt im nie powiedział, no tak. O, wiedziałeś i nie zareagowałeś. Ale to, no, że ja się później zabija. Będę musiał... Tak, nagle, ale to, o mój Boże, jaki dobry był. Ale to, że ja tak później działa. Muszę żyć cały czas w tej beznadziei, non stop, to już nikogo... No tak. Przecież tak działa świat. Nie, po prostu... Ja uważam, że ja jestem takim sztandarowym przykładem na reagowanie. I to wszystko, co robię, mówię, jak się zachowuję, czy na spokojnie, czy pod wpływem jakiegoś wzburzenia emocji, to moim zdaniem ja w bardzo przewidywalny sposób się zachowuję i dla mnie to wszystko jest oczywiste. I łatwo jest zinterpretować, czy mówię coś na poważnie, czy na przykład kogoś szantażuję, że coś zrobię, czy na przykład mówię coś w gniewie, odgrażam się, że coś zrobię, a wiadomo, że nie. I to są tego typu postawy, no nie? Ale oczywiście hejterzy udają, że oni tego nie widzą i łapią mnie za słowa po to, żeby potem wmówić mnie i innym, że miałam coś innego na myśli, czyli... Bo to są takie różne niuanse po prostu, no na przykład... Słyszycie mnie? Tak. No bo na przykład jest coś takiego, wyobraźcie sobie taką sytuację, że na przykład jest mąż, no nie? I żona, i mąż mówi... Słyszycie mnie? Tak. Tak. Mąż mówi do żony, czemu tak przyszło, czemu tak wróciłaś późno? A ona mówi, byłam w sklepie. A on mówi, tak, w sklepie, dupczyłaś się z sąsiadem, tak? A ona mówi, ale o co ci chodzi? Chyba jesteś jakiś popierdolony. Byłam w sklepie, zobacz, mam zakupy.
A on mówi: nie kłam, dziwko, dupczyłaś się z sąsiadem, wiem, bo mnie zdradzasz, tak? I żona wali tymi zakupami w przedpokoju, nie? Rozbija wszystko i mówi do niego tak: ty skurwysynu, tak, dupczyłam się z sąsiadem, dupczyłam się z nauczycielem naszego dziecka, a dzisiaj rano się dupczyłam z moim szefem, a wczoraj jeszcze byłam u twojego kolegi Rafała i też się dupczyłam. A teraz wypierdalaj i zejdź mi z oczu i czeska drzwiami wychodzi. I on sobie myśli: kurde, no przesadziłem faktycznie z tą zazdrością. I na takiej samej zasadzie ja, jak byłam na serwerze u Marka, no to zaczęto mnie wypytywać, jakieś przesłuchiwać mnie tam na różne tematy, na tym przystanku Kozborowo. I ja się wkurzyłam i zaczęłam jakieś głupoty gadać totalne, wrzeszczeć, że tak, nienawidzę Marka, to wszystko była ustawka, odwalcie się ode mnie. Tak, jasne, mam HIV, ja mam HIV, mój brat ma HIV, moja mama ma HIV, mój tato ma HIV, moje dziecko ma HIV, Marek ma HIV, jego matka ma HIV, wszyscy mają kurwa HIV. I w ogóle krzyczałam różne rzeczy i potem się wyłączyłam, no nie? No ale oczywiście jakaś tam Iskariota, czy jak, nie wiadomo, nie pamiętam jak się nazywa ta osoba, co tam na tym YouTube tworzy, czy tam inni ludzie, no to sobie to oczywiście nagrali, no nie? No i proszę bardzo, Ela Gawin powiedziała, że Marka zabije, doprowadzi do samobójstwa, że cała jej rodzina ma HIV, że w ogóle jej na nim nie zależy, bo to była ustawka. A ja się po prostu wkurzyłam i nawrzeszczałam tam na nich, no nie? Już Elcio, mówiłam... To jest takie, jak nabić sobie wyświetlenia jednym prostym trikiem. No po prostu wyrwać wypowiedź z kontekstu. Mówiłam, co mi ślina na język przyniesie, bo mi takie głupoty jakieś tam, nie? Że po prostu jakąś totalną głupotę im odpowiedziałam, prawda? Ale nie, no to oczywiście hejterzy z tego robią science fiction, kompletnie nową historię, ale każdy jakiś nawet prymitywna osoba by zrozumiała, jaki tutaj był kontekst, no nie? Oczywiście. Jeśli ktoś chce doprowadzić do negatywnej opinii osoby, to doprowadzi. I na przykład, jak akurat mówiłam tam na live, że się zabije kiedyś tam, no to trzeba też pamiętać, spokojnie sobie zaczęłam, ustawiałam sobie światło, fajnie się czułam, potem ludzie mnie zaczęli wyzywać, gnębić, wyśmiewać, że jestem stara, obrzucać wyzwiskami. I się zdenerwowałam po prostu, no każdy się może zdenerwować, jak się denerwujesz, czymś przejmiesz, to różne rzeczy się mówi, prawda? Czy tak samo z kolei o tym, że Marka doprowadzi do samobójstwa, to znowu była ta sytuacja, jak wypłynęły te nagrania głosowe z jakąś kobietą, co go nagrywała, to też byłam po prostu kompletnie tym wyprowadzona z równowagi. I też zaczęłam właśnie krzyczeć do tych hejterów, że o co wam chodzi? Chcecie nas skłócić? Przeszkadza wam, że się... tam chcecie po prostu tak rozpukować. Dobrze, to ja sobie też mogę kogoś znaleźć. Też sobie wpuszczę do internetu jakieś nagrania z nim. Słyszysz mnie, czy nie bardzo? I zobaczycie, że Marek jak to zobaczy, to się zabije. I doprowadzę go do samobójstwa, dobra? I chciałam w ten sposób... Ja mogę coś mówić. Już tylko skończę zdanie. Chciałam w ten sposób powiedzieć, że to, że oni tak nagrywają jego, jak on rzekomo mnie zdradza, no nie? No to praktycznie mnie doprowadzało do takich stanów, że ja po prostu się zastanawiałam, czy mi się chce żyć dalej, czy nie. A jak ja bym tak zrobiła Markowi, że ja bym wpuściła gdzieś jakieś zdjęcia z jakimś gościem i bym się naśmiewała z Marka, że nic do niego nigdy nie czułam i z tym facetem bym się czule obejmowała i mówiłabym mu, że go kocham, no to gwarantuję wam, że Marek by się załamał. Załamałbyś się po prostu. Może nie w tej chwili, ale jakbym to zrobiła tam miesiąc, dwa miesiące temu, jak jeszcze tak byliśmy bardziej zżyci, to ja bym tym go wykończyła po prostu. Ale ja tak nigdy nie zrobiłam, no nie? I to miałam na myśli, jak to mówiłam, a ludzie tak, mówiłaś, że doprowadzisz do samobójstwa Marka.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że te działania hejterów, które cały czas zmierzają do tego, że ciągle próbują go wrobić w jakiś romans z kobietą, to niemalże mnie nie doprowadziły po prostu do samobójstwa, prawda? To czemu tego nie powiedziałaś od razu? A jakbym jemu tak zrobiła, to on by się po prostu też załamał, nie wiem, no piłby 2 miesiące, by się zapił na śmierć albo coś, no to nie jest fajne, jak ci osoba, na której zależysz, tak robi, że cię zdradza i jeszcze wrzuca to do internetu i cię poniża przy okazji, no nie? Ela, ja nie chcę stawać po żadnej ze stron. Ale nie, ja tylko... Ale ogólnie rzecz biorąc, też na przykład wstawiałaś takie informacje, że jesteś zainteresowana swoim moderatorem Michałem i w tym też się mógł bardzo źle czuć. Ale to było w okresie, jak byliśmy pokłóceni. A, okej, okay, to tak... To nie zmienia niczego, Ela. Naprawdę niczego. Stosowałaś też wobec niego coś, co można nazwać przemocą. Wy wszyscy. Czyli i tak naprawdę zastanów się... Może sobie dupczyć, kogo chce, tak? Ale ja nie mówię, bo w czasie naszej znajomości z Markiem, pół roku, to Marek ze mną zerwał chyba 4 razy. Powiedział, że skończone, koniec, nie dzwoń do mnie, odczep się, cześć, pa. Mogę sobie kogoś znaleźć, przecież mogę ci dać radę, Ela? Zerwał ze mną. Taką od ciebie, od osoby, która jest po bardzo, bardzo, bardzo trudnym zerwaniu i zerwała kontakt ze swoim byłym ze względu na... To są nie zdrowie psychiczne, bo rozumiem, że to naprawdę może wykończać. Zastanów się, czy warto kontynuować znajomość z tym człowiekiem, jeżeli się tak przez to czujesz. Nie tylko ze względu na swoje zdrowie, ale także na zdrowie swojej córki, że jest aż tak źle. Chodzi o to, że Marek ze mną kilka razy zerwał, bo raz ze mną zerwał, jak w listopadzie odwołał spotkanie. W grudniu ze mną zerwał, jakaś kobieta do niego przyjechała. W styczniu ze mną zerwał, z tą Rozalią, a w lutym ze mną zerwał, bo założył sobie Discorda. Więc jak ze mną zerwał i powiedział mi koniec, po prostu między nami już nic nie ma, ja już się nie spotkamy, ja do ciebie nie przyjadę i kilka dni się w ogóle nie odzywał, no to ja chyba miałam prawo zadzwonić do kogoś i umówić się z kimś na randkę, tak? No jak mi mój facet powiedział, nie chcę cię znać, zrywam z tobą, zjeżdżaj. To co, to ja go miałam żebrać i to jeszcze publicznie, żeby do mnie wrócił? To... Pewnie masz rację, zgadzam powiedział się. Powiedział mi wyraźnie, spadaj, zjeżdżaj na drzewo, spierdalaj, ja teraz mam kogoś innego. Podjął decyzję. No więc ja wtedy napisałam sobie na Discordzie, Michał, to może byś przyjechał do mnie do Krakowa, pójdziemy do kina. Nie mam się z kim spotkać, nie mam się do kogo odezwać. To co, to było takie strasznie znowu złe. A ja z Marka, ale nie chodzi o to. Ja z Markiem nie zerwałam ani raz, tylko on ze mną. Elka, możesz mi posłuchać? Musisz sobie zdawać sprawę z tego, że nie możesz mówić rzeczy bez konsekwencji. Jeżeli mówisz rzeczy pod wpływem emocji, to zrób coś takiego, że jeżeli chcesz powiedzieć coś naprawdę bardzo, bardzo głupiego, to policz do 3. Naprawdę ci to bardzo pomoże. Tak samo jak to, co, o czym mówiło już kilka osób, kiedy z detalami opisywałaś swój plan samobójczy. Jak to zrobisz, kiedy to zrobisz. Jeżeli nie chcesz mieć konsekwencji za mówienie głupot, to ich nie mów. Nie mów, że chcesz doprowadzić kogoś do samobójstwa. Nie mów, że chcesz zniknąć, powiedzieć samobójstwo, ponieważ ludzie znają twój adres. Ludzie będą dzwonić na policję. Jeżeli już podałeś ten adres, to bierz konsekwencje, z których chyba sobie nie zdałeś sprawy, kiedy go upubliczniłaś. No specjalnie by po prostu mówili. No więc chciałam powiedzieć taką rzecz. Biorę 100% konsekwencji za to, co mówię. Wszystko, co robię, robię świadomie. Jestem dorosła, nagrywam filmy, robię live'y, wiem, co robię ze swoim życiem i to jest moja sprawa, no. Nie, Ela, nie wiesz. Ponieważ gdybyś wiedziała, to byś tutaj nie siedziała i nie płakała, że ktoś ciebie zgłosił na policję, ponieważ siedziałaś i opowiadałeś o detalistycznym planie, jak popełnisz samobójstwo. I uwierz mi, ja sama mam hejterów.
jest sytuacja, kiedy mówiłam o czymś nie zgadzam się z tym, ale muszę powiedzieć taką sprawę, bo ja się muszę... Zadanie wyciągnięte z kontekstu, uwierz mi. No to ty tak możesz myśleć, a ja myślę inaczej, no. Tylko nie płacz później, że jak opowiadasz plany... Słuchaj, ty masz takie zdanie, a ja mam inne. No i kto jest mądrzejszy? Skąd wiesz, że ty masz rację? Ja uważam, że ja mam rację. Elena, pamiętaj, że jesteś osobą publiczną i w pełni odpowiadasz za to, co mówisz w internecie. I później takie mówienie, że ktoś coś wyciąga z kontekstu. No tak, wyciągają to z kontekstu, ale mimo wszystko jesteś tą osobą publiczną i musisz odpowiadać za to, co mówisz. No ale ja odpowiadam za to, co mówię. No właśnie, ja tu widzę, że mówisz, że odpowiadasz, ale no tak do końca nie jest, no bo zrzucasz winę na wszystkich, którzy to nagrywają. Bzdura, no. Półpubliczną jest osobą. Nie, bo po prostu ludzie... Co to znaczy półpubliczną, jeśli mogę spytać? To znaczy, że ludzie z zewnątrz nie wybrali jej po to, żeby spełniała jakieś stanowisko publiczne. Ja się z tym nie zgadzam, bo po prostu... Prezydent jest całkowicie... Kurwa, osobą publiczną jest na przykład celebrytą. Słuchajcie, to jest trochę tak, chodziliście do szkoły, no nie jest wiersz, tak? Jest wiersz jakiegoś autora, tak? I ja zauważyłam, bo był okres, że udzielałam korepetycji z polskiego, zanim byłam youtuberką. I w liceum na przykład, czy tam w szkole podstawowej, polonista dyktuje dzieciom, jak mają zinterpretować wiersz, tak? Jakaś totalna głupota. Za moich czasów tego nie było. 20 lat temu, jak chodziłam do szkoły, czy tam 30 tego lat dalej temu. Dalej nie ma. Wiersz był po to, żeby każdy mógł go zrozumieć jak chce, tak? Jak chce. Słuchaj mnie? Halo? A nie, że dyktujesz jakieś tam znaczenie, prawda? I w tym momencie ja coś mówię, tak? Na live, na filmie, czy teraz, na głosówce. I tak, jest, teraz mnie słucha 100 osób albo więcej. I jeden może to zrozumieć tak, a inny może inaczej, a jeszcze 20 osób jeszcze inaczej, a jeszcze ktoś inaczej, a ja mogę myśleć, ja mogę mieć na myśli jeszcze coś innego, no bo na tym polega właśnie rozmowa po prostu i to trzeba zrozumieć, więc nie możecie mi na przykład wmawiać, że jak ja coś powiedziałam, to ja miałam to i to na myśli, no bo... A jak mamy zrozumieć na myśli twoją detalistyczną opowieść, że popełnisz samobójstwo i jak to zrobisz, bo tutaj ale słuchajcie, wiecie co, słuchajcie, bo jest w ogóle taka sprawa, ja się muszę na chwilę wyłączyć, bo muszę tutaj tylko taki wniosek przez komputer wysłać, nie wiem, myślę, że mi to zajmie 10 minut. Ja to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to chciałam powiedzieć coś takiego, że ten gang Eli Gavin to jest gang. Czyli to jest taka grupa wsparcia. Ja tutaj przyjmuję moich fanów. Halo? To ludzie, którzy mi mają radzić i pomagać, jak sobie radzić z internetowym hejtem i z innymi sprawami. A ja im też radzę, jak oni sobie mogą też radzić ze swoimi problemami, swoimi sprawami. Natomiast w tym gangu nie ma miejsca dla hejterów. Także ja bardzo was przepraszam, ale nie mam ochoty być przesłuchiwana. Także ja teraz już nie słuchasz tych rad, które ci mówią ludzie. Ja nie chcę, ja za chwileczkę sobie włożę okulary i te osoby, które mnie przysłuchują, czy mi wmawiają, że miałam na myśli coś innego, to ja je zbanuję. Bardzo przepraszam, porozdaję bany. Pewnie banuj. Ja się chciałam spotkać z moimi fanami, nie? A nie z jakimiś kobietami nawiedzonymi, które opłynęły, nie dość, że mi dziecko kurwa rozbiło szybę, nie dość, że zapierdalam cały dzień i nie wiem w ogóle w co ręce włożyć, to jeszcze jakieś babsztyle będą mi skakać wieczorem do gardła, że jestem głupia. Nie mam na to ochoty, no bardzo przepraszam, także... Albo same odejdźcie, albo ja was zrozumiałam, ja chcę porozmawiać z tymi, którzy coś bardzo ważnego. Słuchaj mnie? Elu, przyjaciel to nie jest ten, który będzie ci poklepywał po plecach. Przyjaciel to jest ten, który w czasie kryzysu powie ci, co robisz nie tak. To jest prawdziwy przyjaciel. Najgorszym prawdę ci powie i jeśli ktoś przychodzi, to jak idziesz... I chciałbym, mogę coś dodać? Bardzo tak, proszę. Tak, to jak idziesz na kawę, albo na piwo z koleżanką, tak, i zwierzasz jej się, że mąż cię zdradza, czy tam z dwiema koleżankami siadasz przy stole, to oczekujesz, że one ci powiedzą,
A bo to twoja wina. Bo ty się... Nie, oczekujesz tego, że powiedzą ci prawdę. Nie masz żadnej bielizny, ty brudasie. Zobacz, jakie masz posklejone włosy. Dobrze, że ty teraz to... celowo spłukujesz to wszystko, żeby z siebie zrobić. Ela, można kogoś skrytykować delikatnie, nie od razu trzeba go wyzywać, masz brudne włosy. I ci tak ktoś powie? Bo ja bym oczekiwała, że koleżanka by mi powiedziała, nie przejmuj się. Pomoże mi ci znaleźć kogoś innego, olej go. Tak, ale jest, Ela, ale jest Ela, chodzi o to, że jest czas na pokletowanie po plecach, ale jest też czas na krytykę. No wybacz, ale wydaje mi się, że w sytuacji, w jakiej się teraz znalazłaś, no z tymi problemami, ale posłuchaj mnie do końca, w sytuacji, w której się znalazłaś z tymi problemami z córką i tak dalej, to nie jest już czas na pokletowanie po plecach. Głosówki. Czy ja mogę coś powiedzieć? Wydaje mi się, że ta cała rozmowa nie ma sensu, bo chyba nie tak... Bez ostro, ja się wybucham. Halo? Tak jak powiedziałam, muszę wysłać jakiś dokument. Nie mam ochoty tutaj być przesłuchiwana, oceniana, krytykowana, ani nie mam ochoty się nikomu tłumaczyć z niczego. Chciałam się spotkać z moimi fanami. Prowadzić taką działalność na YouTube, jaką prowadzisz, nie możesz się liczyć z tym, nie na zawsze, no jak to, jak ty chcesz jedno od drugiego odłączyć? To jest nieodzowna część takiej działalności na YouTube, ocenianie. Albo się połączę za chwilę i sama resztę zbanuję, a zostawię sobie po prostu tylko znajomych. To nie jest, to jest gang, my jesteśmy gangiem. My się tutaj lubimy i mogę ci przerwać na chwileczkę? Słuchajcie, nie możesz przerwać. Chciałam powiedzieć, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Po prostu albo są osoby, które mnie popierają, a reszta napijanie Belweder, przystanek Kozborowa, Radio Cyglarska. No idźcie tam i możecie szczekać, a tutaj nie ma na to miejsca. No, ja jestem sama, nie będę z całą bandą jakichś wściekłych psów rozmawiać. Okej? Okay? Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To jest gang. Ja tutaj tylko akceptuję ludzi, których lubię. I bardzo dobrze. Jak ktoś uważa, że jestem głupia, gadam bzdury, nie nadaje się do niczego, to niech po prostu sam opuści ten gang. I bardzo proszę mnie nie przesłuchiwać, bo już się zaczęłam po prostu tym irytować, no nie? A mogę tylko zapytać, kto to właśnie powiedział bardzo dobrze. Możesz tak. Ela, ale przesłuchaj. Ela, halo. Ela, ale nie mam ochoty sobie porozmawiać z przyjaciółmi, a nie z jakąś po prostu... Ela, to nie jest rozmowa z przyjaciółmi, rozmawiasz z fanami o sprawach publicznych. No to ktoś będzie ciebie krytykował, ktoś będzie się z tobą nie zgadzał. Chcesz być polityczką, a wymiękasz na cholerne pytanie. A która to jest ta kobieta, co miała taki akcent amerykański? Ją pierwszą banuję, nie chcę jej tutaj mieć na tym listu. A nie, jak to amerykański, tylko na tym jestem za tym, żeby ją zbanować. No, bo ona na tym Kozborowie się tam udziela, ale jedna była taka, że tak wolno mówiła z takim akcentem, bo jak mówisz, że popełnisz samobójstwo, to musisz... No, ma taki nos zatkany, która to? Też jestem za tym, żeby ją zbanować. To jest Wowsi. To nieprawda, ja nie mam takiego głosu, ja tak nie mówię. I Ela, udzielam się na Kocborowie też, bo lubię bardzo i ciebie, i Marka oglądać, więc dlatego jestem i tu, i tu. I tam gadam z Markiem. Nie, jedna taka była. To co mówiła o przyjaźni, że ten, co jest prawdziwie przyjaciel i tak dalej. Dobra, słuchajcie, ja się muszę na chwilę wyłączyć, wrócę zaraz. Pozdro, kasztan! A akurat za chwilę wrócę. Bo muszę po prostu tak ten wniosek o to 500+ wysłać, bo dzisiaj jest ostatni dzień. Mam nadzieję, że się uporam przed północą z tym i wrócę do was, dobra? A wy sobie pogadajcie beze mnie. Bo mam laptopa odpalonego i tak dalej. To mi powinno zająć 10 minut. Natomiast nie, to się musi po prostu skończyć. Wszystkie osoby, ja nie chcę po prostu z żadnymi hejterami rozmawiać już więcej nigdy. Wszystkich wyrzucam z YouTube, z Facebooka, z Instagrama i z Discorda tym bardziej. No. Ela, tutaj są sami hejterzy. No to bam, 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 bam. I zostaniemy sobie wreszcie sami. Oni są wszyscy są zakłamani tutaj. Oszukują cię. A czy ja mogę coś powiedzieć? Ale najgorsze są takie dewotki, co mnie tak po prostu
umoralniają i próbują mi wyprostować kręgosłup. No bo to są chorzy ludzie, to są chorzy ludzie. Ale ja się zgadzam z tobą, Ela. One twierdzą, że ja jestem jakaś zaburzona, skrzywiona i że trzeba mnie po prostu społecznie... Mówią, że się zgadzają, a później cię moralizują. Tego, ja mogę dodać od siebie trochę do tej prawdziwej przyjaźni i samobójstwa? Chciałabym to dwa zdania i nie będę więc za dużo mówić. Słuchajcie, ja się tam tak jak mówiłam, przepraszam, muszę się wyłączyć na chwilę. Dobra, ja zaraz wrócę. Dobra. A propos tej przyjaźni, ile warta jest ta przyjaźń, jeśli ten rzekomy przyjaciel w momencie, kiedy usłyszy, że my chcemy popełnić samobójstwo, on poświęca jedną minutę ze swojego życia po to, żeby nas zgłosić i wtedy inni ludzie zajmują się nami. Wiecie, co w takiej sytuacji trzeba zrobić? Nie, wiecie, co w takiej sytuacji trzeba zrobić? Nie dzwonić, żeby go zagonić, o niech teraz inni, niech to będzie problem dla innych, tylko prawdziwy przyjaciel pyta się, w jaki sposób mogę ci pomóc, byś ze mną został, byś tu wciąż ale był. Ale wiesz, że ludzie nie mają wykształcenia psychologicznego, żeby pomagać sobie tak ja po też prostu nie mam. No nie masz, nie no, jeśli twój znajomy chciałby się zabić, to mu nie pomożesz, przykro mi. No pomogę, zapytam się właśnie jego, jak on powie, dobra, możesz mi pomóc wyleczyć mnie z myśli samobójczych, jeśli wyjdziesz ze mną, kurwa, nie wiem, na kawę. Dzięki, wszystko. Ale Ela jest dla nas wszystkich obcą osobą z internetu, no to wiesz... Ale jeśli... No dobrze, a ty ktoś zadał to pytanie? Kto zadał to pytanie? Ela, w jaki sposób mogę ci pomóc, byś mogła tego nie robić? Czy może z miejsca atak był? Wiecie, to jest tak, że ale zaganiacie Elę... Ale jest z góry nazywany jeśli... hejterem. No ja wystarczy, że powiedziałam jedno zdanie dzisiaj o przyjaźni i została nazwana i hejterką. Robisz? No dobrze, ale co robisz? Skupiasz się na tym, że ktoś cię nazwał hejterką i się obrażasz, tak? Kto ci powiedział, że jesteś moimi przyjaciółmi, jesteś moimi widzami? No, okay, ale my się ale no właśnie, to jest przede wszystkim prawda. W momencie, wiecie czemu tak mówię? Ponieważ wycieracie sobie mordę przyjaźnią w momencie, kiedy tłumaczycie to, że kogoś zgłosiliście. Ale ty chyba dlatego. Ja nie do końca zrozumiałeś temat. I ja nie jestem psychologiem, ja po prostu mam w sobie empatię. A ja mam takie pytanie, skoro ty powiedziałeś jeszcze przed rozmową, zanim dołączyła Ela, że nie możesz utrzymać stałej relacji, to myślisz, że to, co teraz mówisz, czemu nie wiążesz tego z teraźniejszym życiem? Przyjaźń, bycie w związku, innych, to są dwie różne. A sam nie umiesz utrzymać relacji z innymi ludźmi stałej to są relacji. To są hejterzy. Ponieważ przyjaźń, bycie w związku, miłość, to są dwie różne rzeczy. Relacja. Według mnie miłość i przyjaźń jest bardzo podobna, bo... Jest, dziękuję, że to powiedziałaś. Podobna, ale nie jestem tak sam. Jest podobna, ale nie jestem sam. Ja pierdolę. Komu możesz się spytać tak samo, jak chcesz się komu spytać, jak tyle, możesz mu pomóc. Okej, a teraz zauważysz tą różnicę. Komu szybciej wybaczysz? Dla swojego partnera, że nie dotrzymał obietnicy, czy dla kumpla, że nie dotrzymał obietnicy? Ale kumpla... Ja nie wiem, myślisz to personalne i nie ma w ogóle nic za tematu, sorry. No, ale powiedziałeś to samo. I powiedziałeś, że ja nie jestem w związku, a teraz mówisz, że to nie to samo. No zdecyduj się, kochana. Co to tutaj za pyskówka się zrobiła? Kochana. Czemu pyskówka? Ale... No rozmawiamy sobie spokojnie. To słyszę tylko i wyłącznie, że sobie tak trochę jedziecie poniżej pasa. Nie poniżej pasa, tylko po prostu wiecie, no to jest tak, ja to tak się przyglądam. Ja wiele zachowań Eli też potępiam i uważam, że ona błędnie to wykonuje, ale to nie znaczy, że ja tutaj jestem katem, który będzie jej mówić, co ma robić dobrze, a czego ma nie robić. Jak już to mogę porozmawiać. Słuchaj, ja nie jestem jedną z osób, która by dzwoniła i zgłaszała Elę, na pewno, kurwa, nie jestem ostatnią osobą, która mogła to robić. Ona, przepraszam, że przekonałam. To Ela musi zrozumieć. Ja też nie jestem jedną z tych osób. Nigdy bym tego nie zrobiła wbrew woli drugiej osoby w ogóle, dlatego jestem zdania, że słuchaj, no nie pomożesz przyjacielowi w taki sposób, jeśli on nie chce. Czy Ela prosiła cię, kurwa, o zdanie? Dokładnie, nie pomożesz, jeśli on nie chce. W jaki sposób chcecie powstrzymać samobójcę przed popełnieniem samobójstwa? Zamknąć go w kaftan i nigdy nie wypuszczać? Wprowadzić niewolnictwo? Właśnie o tym mówiłem. Dobra, że my zaraz Ela nie... Tak, ale my chcąc pomóc innym, zmuszamy ich do tego, a to nie tędy droga jest. Ale przecież ona nie chciała samobójstwa popełnić, to było tylko... Tak, zagadała. Ja mam zdenerwowana, jakby tak, proszę, nie ciągnijcie jej za język, tak? No przecież każdy o tym wie, Boże, przestańcie być tacy zakłamani ludzie.
No tak jak ale wcześniej powiedziałem, jak tak, to nie można jej ufać, zgadzam. Ale jak tak, to powiedziała, że się zabije, to teraz będziemy cały czas drążyć ten temat. Nie, ja się z tym absolutnie zgadzam, że w ogóle, wiesz, znaczy ja jak widziałam ten jej live, kiedy ona płakała, no to po prostu autentycznie było mi jej szkoda, tym bardziej, że byłam przekonana, że jej córka jest w domu i wszystko słyszy i najbardziej mi jej szkoda po prostu tego dziecka. To jest jej sprawa, jak ona wychowuje to dziecko, w jakich poglądach politycznych i tak dalej, ale bardzo często wypowiada się w taki sposób, który po prostu jest dla mnie nie do przyjęcia, na przykład, nie wiem, że odda córkę dla pedofilów, no po prostu sama jestem matką i to jest dla mnie po prostu nie do przyjęcia. No, ja tutaj przyszłam wystraszyłam się tym, co mówiła Ela na temat tego, że Marysia odmawia jeść i chciałam ją zapytać, doradzić jej, jakie może mieć opcje, żeby z nią rozmawiać. Ojej, ale jesteś dobra, wystraszyła się o dziecko, przestań kłamać, kobieta. Czemu jesteś tak niemiła? Ona powiedziała ci, że chciałaby twojej rady w ogóle, że jej takie morały prawisz. Nie, ona przyszła, czyli zaczęła się radzić ludzi, którzy nie mieli pojęcia, o czym mówią i się wystraszyłam. Naprawdę. A ty masz pojęcie, o czym mówisz? Tak. Czekajcie, bo teraz kochane. Ale słuchajcie, teraz nas moje kochane. Ale jesteście zawłożone, Boże. Moje kochane dziewczyny. Jak chcecie, to ja mogę ugotować kiślu. A jak nie, no to może porozmawiamy. Ale to wy zaczęłyście wojnę. Ja tylko wam teren przygotuję. I będę przyjemnie się przyglądać. Ale to ty gadasz największe głupoty tutaj. Ja gadam? Tak, ja gadam największe. Czyli tak, powiedz, okej. Okay. No ty gadasz, bo jesteś czekajcie. Czekajcie, nie chcę się... Daj przykład. Słuchajcie, każdy mówi w tym samym czasie. Jak możemy się dogadać, skoro połowy użytkowników nie słychać i po prostu drzemy na sobie koty, no bez jaj. Co to jest za rozmowa? Ile my mamy lat? Ale słuchajcie, wiecie, że my teraz drzemy koty o Elę, która w ogóle ma to w dupie i się wyłączyła. To jest jej życie, jej sprawa... Ale nie miała co dyskutować, jego matka upuszczała na głowę. I widzicie od razu obrażanie. Będziemy to sobie, żeby troszkę się pośmiać. I zobaczyć, wiesz, jak wygląda, jakby nie patrzeć, trochę patologia. Kto to powiedział z tym opuszczaniem na ziemię? Kto to powiedział? No kto to powiedział, bo ja bym chciał wiedzieć, usłyszeć jeszcze kilka tych starszych, takich głupich tekstów. Kto to powiedział? Pewnie pożar w domu był, kołyskę, łopatą gasili. Albo o wypadku powiedzieć i takie tam, bo najlepiej było się obrazić i uważać siebie za lepszego. Jesteś z Podlasia? Ja? No właśnie też chciałam to zapytać. Tak, jestem z Podlasia. Jest, wiedziałam. Tak, dokładnie. W wieku 14 lat niestety wyjechałam za granicę, więc no, taki ze mnie Podlasiak. Taki dla mnie Podlasiak. Cię zdradziło. No wiesz, człowiek z Podlasia wyjdzie, ale Podlasie z człowieka nigdy. No niby tak, jeśli mu to Podlasie wpoisz. Ale widzicie, teraz dochodzimy do tego, skąd jesteś z Podlasia. O, no to będziemy jebać cię za to, gdzie się nie, mimo iż nie miałeś na to wpływu. Ale to, że ja mam wpływ na to, co teraz mówię, to już nie... Ale ty w ogóle nie zrozumiałeś, ty się w ogóle spinasz, nie wiadomo o co. Ja w ogóle ani razu negatywny sposób tego nie powiedziałam. Po prostu słyszę twój akcent, mam bardzo dużo rodziny z Podlasia i od razu wyczułam, że jesteś z Podlasia i tyle. To prawda, tak. Ja się sam niejednokrotnie śmieję, że mówię jak analfabeta, to prawda. Z tym, że były osoby, które teraz raptem wyskoczyły, o Podlasie wyjdzie z człowieka, ale ten, no to jest sugestia. No, to ja to powiedziałam. To jest bezpośrednie powiedzenie, urodziłeś się w kraju debili, więc debilem jest. O Jezu, no to ja to powiedziałam to dla żartu, Boże. No. Przepraszam, moja najlepsza przyjaciółka jest z Podlasia. Trzeba umieć czytać między... Trzeba umieć czytać między wierszami. No właśnie. Nie, dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie... Przestań się spinać. Ale ja się nie spinam, jestem na pełni iluzji, kochana. Ja mogę teraz... Mogę mieć chwilę? Podobno najlepszy bimberek jest z Podlasia. Czy to prawda? No tak, no. Słyszałaś, jak na Podlasiu koguty pieją? Kielichu. Teraz to mnie zaciekawiło. No, a co robi policja na Podlasiu? Śledzi ludzi. A jak mówisz, że ukradli dla mnie rower, to znaczy, że ty ukradłeś, czy tobie ukradli? No, jak dla mnie, to dla kogo innego? No właśnie pytam, ty ukradłeś, czy tobie ukradli? Nie, dla mnie. Jeśli powiem dla mnie, czyli dla kogo? Dla mnie. Kogo określi słowem mnie? No ale tobie ukradli, czy ty ukradłeś?
No przecież... No a dla kogo ukradli? Ale tak się właśnie mówi na Podlasiu. Ja mam rodzinę z Podlasia. Nie, w ogóle jest mało. Chodzi o to, że czasami na Podlasiu mówi się zamiast mi, to mówi się dla. O to im chodzi. Tak, 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 dokładnie. Tak, no ukradli mi rower. Ja powiem w ten sposób. No to dobrze powiesz. No tak, ale to nie znaczy, że tamto jest błędnie powiedziane. Znaczy... Dobra, ale w ogóle nie kumasz żartu, w ogóle. No ja rozumiem już... Tu opowiedz nam dużo więcej żartów jeszcze takich, tego typu. Ej, dawaj, no właśnie. Sucharki. Tak, sucharki. Ale nie, chodzi mi ogólnie o to, dawaj, że bardzo wiele osób używa słów, których nie powinno w danym momencie używać. Bynajmniej. Dawaj, sucharki. Ale, sucharki, to myślisz, że tak oci z rękawa będę szastać? No jasne. No takie głupie suchary. No to powiedz mi, jeżeli to nie tajemnica, to z jakiego regionu tego Podlasia jesteś? Ja jestem z Białegostoku, a konkretnie miasto Mońki. A, dobra, no to znam. A ty jesteś który rocznik? Bo tak się zastanawiam, czy znałeś największą dyskotekę na Podlasiu swego czasu, Colorado w Obrańsku. Nie, ja jestem 8-8 i jak 14 lat miałem, to wyjechałem tu za granicę. Ja jeszcze po dyskotekach nie biegałem. Ja też jestem 8-8, no to właśnie Colorado wtedy było rekordy popularności. No i... Mhm. Ja nie pochodzę stamtąd, ale mi są bliskie to właśnie Brańsk, okolice. No widzisz. No to nie... No piękne okolice. Całe życie, ja się bardzo czuję. Tak czułam, że w Belgii, bo wszyscy z Podlasia wyjeżdżają do Belgii. Mówisz? A dlaczego Belgia akurat? 14 jest. Dobra, ojciec tu był. Znaczy to fakt faktem, że wystarczy jedna osoba wyjedzie i później cała rodzina już w mieście siedzi, to prawda. U nas było, że tam jedna osoba z rodziny wyjechała i później tego wzięła, no i ojciec pojechał. A że u nas ogólnie mama w Polsce postanowiła zostać z dziećmi, wrócić do Polski z Belgii, bo jak ja malutki byłem, to wróciliśmy, babcia chora była, trzeba było się zajmować. No a po śmierci już później nic nie trzymało i tutaj przyjechaliśmy. A wróciłbyś teraz do Polski? Pewnie, że tak. I nie mówię, nie śmieję się teraz, mówię na serio. Co ty, nie wracaj? Okej, rozumiem. To, wiecie, co wam powiem? Belgię mogę opisać w taki sposób, że nie jedźcie, nie przyjeżdżajcie tu do Belgii, bo Belgia zgarsza ludzi. Gówno prawda. Jesteś ziomek z Belgii, tak? Tak. Z jakiego miasta jesteś, powiedz? Bruksela. Wiesz, gdzie jest Verlelagdal? Wiesz, gdzie jest Hel? Tak, wiem, gdzie jest Hel. Hel, nie Hal, tylko Hel, przez G i 2 E. No to nie wiem. No to gówno prawda, czemu tak narzekasz na Belgię, skoro tu siedzisz? No bo ja slumsów nie zwiedzam w Belgii. Bo ja nie zwiedzam slumsów w Belgii. Et si tu veux, on peut parler français, pour moi, aucun problème. Dymowski. Wow. A ty tak. To po francusku, tak? A to nie, tak. To u nas po niderlandzku gadają ogólnie. No po flamacku, no. Tak. Belgia jest podzielona na dwa rejony. No właśnie. Frankofonów i Flandrię. A druga sprawa, a gdzie pracujesz? Różnie. Ja jestem murasztynkarz z zawodu, także gdzie się praca trafi, tam jeżdżę. 8 lat w Bruksli. Najlepiej. Nie powiedz jeszcze, że robisz na A1, tak? Nie. Ja tutaj zawód zrobiłem i firmę miałem założoną. A póki, odkąd pandemia i to inne, no to zawiesiłem działalność i na czarno sobie pracuję. Na czarno? O. No. No chuja, wakacyjnych pieniędzy pewnie nie masz, co? Tak, czy ja wiem. Masz powiedzieć jedno słowo. Ale nie muszę podatku płacić, nie muszę ubezpieczenia płacić, innych rzeczy. Nie musisz, a wiesz o tym, że tacy ludzie nie są tutaj mile widziani. A ja mam wyjebane na nich, niech kurwa rabami się zajmie. Albo innymi, co na CPS-ie siedzą. Z przyjemnością tych, co o godzinie 6 rano tam kurwa siedzą linie, to mogą nimi się zająć. Ja próbuję coś wytłumaczyć, ty tak narzekasz na Belgię, nie? No to po chuj tu siedzisz, wypierdalaj do Polski. A czy słuchałeś wcześniej? No też, ale zobacz, skąd się jakoś przykład pierwszy szkołę językową. Ale co ty jesteś jakimś strażnikiem Belgii, żeby ale dupy masz człowieku. Tak, bo... Człowieku, jedyna osoba... W Belgii ludziom się dobrze żyje.
i są na to możliwości. Ale ja zadałam... A tobie jak się żyje, człowieku? Dobre zarobki, a czy ty uważasz, że mi się źle żyje pod względem zarobków? Ja powiedziałem, że zgarsza ludzi, kurwa. Ale słuchaj, rozumiesz? Słuchaj, jak do ciebie mówią. No, słucham. Zgarsza ludzi, a nie, że kurwa biedę klepiesz. Belgia, ale z Choroszczy. Jest Belgia w Choroszczy. No dobra, ale jak ty w ogóle... Nie ma, kurwa, to jak łoma, co, fuka zabrakło? Nie wiem, czy... Też mogę załatwić kryształ. Robisz, ale kurwa, nie chodzi... Ale jemu jest wolno, on może sobie narzekać, jeśli chce. Ale nie, no przecież tutaj kryształ jest ogólnodostępny. Ciebie to nie obchodzi. Idziesz, kurwa, do szkoły, a pod szkołą dealer, kurwa, siedzi, który ci, kurwa, wszystko sprzeda. No dobra, jakoś nikt go nie gania. Ja to wiem, ale kurwa, ty masz... No to co, jak będziesz mieć łatwy dostęp do narkotyków i zaczniesz z tego korzystać, to będziesz lepszym czy gorszym człowiekiem? No właśnie, daj mu skończyć, ja nie zachowujesz się jak wieśniak. A co mam dać skończyć, skoro mnie koleś pojeżdża, kurwa? Daj mu cię wypowiedzieć, nic ci nie powiedział jeszcze. Jeszcze nic nie powiedział. Jeśli nic nie powiedział, że mam skończyć pierdolić. I mam wypierdalać. Nic nie powiedział. Nie, masz skończyć. Halo. Pierdolić coś. Daj mu się właśnie skończyć. Pecie jebany, kurwa, stul ten ryj. Daj mu się skończyć. No to nie daj, niech nawija, a nie ty teraz przerywasz. To daj mu się wypowiedzieć. No i wyszło po nasie z błotu. Ile siedzisz już tutaj nielegalnie? W tym kraju ogólnie. Nielegalnie? Słuchaj, cały czas legalnie tu siedzę, pracuję nielegalnie, widzisz? Mówię, słuchaj, a nie kurwa pierdolisz farmazonę. Nie, ja tu mam kartę, wiesz? Ale ja tu mam kartę i jestem legalny. Ale Belgia to jest Unia Europejska, on jest legalny, debilu. Nie jest legalny, bo jakby nie ma identikart. Wiesz, co to jest identikart? No tak, mam identikart, wyobraź sobie. Pobierzesz ID card, debile. Dlaczego Dla twojej wiadomości ja mam coś takiego, że nawet bezdomny tu kurwa mogę być i mnie nie wypierdolo. Tak legalnie tu jestem. Ale zdziwne. Bo to jest Unia Europejska, człowieku. Dlatego mam wyjebane na ten kraj, dlatego kurwa tutaj na czarno robię, bo go to świetnie znam. No to wypierdalaj stąd ty, jak kurwa masz wyjebane. Ej, po chuj tu siedzisz. Ale na to, że robisz jako murarz w Belgii, a nie polecasz innym tego kraju, wiesz o co chodzi? Ale żyjesz tam długo. Ale ktoś się spyta, jak ci się żyje w Belgii, i mówisz, że go nie polecasz. Nie polecam, bo zgarsza ludzi. Ale jeśli chcesz przyjechać, na zarobek, proszę bardzo, świetny kraj. Ale ja tu siedzę już. To są dwie różne rzeczy. Ja tutaj siedzę już 8 lat, to ty mi nie musisz mówić. Zamknąć pizzę, ja tu mieszkam 20 lat. A ja 19, kurwa. No, a ja się zapytałam, czy ja mogę coś powiedzieć. A ja 50 lat. Zapytałam kolegi, czy wróciłby do Polski z ciekawości, bez żadnego podtekstu. Po prostu zwykłe pytanie. To nie chodziło o negatywnego w ogóle ze strony tego, nie wiem jak się nazywasz. Paweł mam na imię. Paweł, mam a na imię. Gdzie jest Ela? Gdzie jest Ela? No, musiała na chwilę wyjść. Ale mówiła, że wróci. Tęsknimy. Było tak naprawdę sympatycznie, ale kurwa, no... I wiecie, ja naprawdę lubię z ludźmi rozmawiać. I ja nie mam nic przeciwko, mnie też można obrażać, jeśli się to robi w inteligentny sposób, a nie w taki idiotyczny. No, jeśli się nie podoba, to wypierdalaj. No, kiedy ty coś takiego mówisz, to ja już z miejsca wiem, jakim człowiekiem jesteś. Zobaczymy za 20 lat emerytury, nie będziesz miał w Polsce składek, w ogóle nie odprowadzasz. Wiesz, o co chodzi, czy nie? Ale przecież on od pandemii pracuje na czarno. Wcześniej pracował legalnie, człowieku. Ale jak on może pracować legalnie, jak on sam powiedział, że robi na czarno, czyli nie ma... Od pandemii, człowieku, od pandemii. Tak, jak powiedziałem, kolega nie słucha, ale oczywiście to ja jestem ten zły. Bo się uniosłem, co nie? Bo nie dam sobie w kaszę dmuchać. To jestem ale ten kurwa, zły. Jemu w Belgii pasuje, bo mamusia za wszystko płaci, mieszka z mamusią, 88 rocznik, bez stałych relacji, sam się ładnie przedstawił. No kurwa, znaczy trzeba z takim człowiekiem rozmawiać? Poczekaj, a w którym momencie powiedziałem, że z mamusią mieszkam? Ej, ale w ogóle dlaczego mu ciśniecie tak, co? No bo no jestem jedyną osobą chyba, która tutaj normalnie mówi, a nie próbuje dopiec, to jest żeby prawda, wyjść górą. Zgadzam się z tobą. Nie, chwilę, tak. Ja próbowałem z tą wejść normalną dyskusję, to mi zaczęłaś przerywać. Która nie jest hejterem. Ja, ale w którym momencie chciałeś ze mną porozmawiać? Kiedy już się wkurwiłem na tamtego typa? Nie, jak jeszcze Ela była, próbowałem z tą wejść normalną dyskusję, zaczęłaś mnie przekrzykiwać. Kiedy mówiłem, żeś mnie nie przekrzykiwał, zaczęłaś jeszcze głośniej krzyczeć. Dlatego, wiesz, ty może lubisz rozmawiać okay, z ludźmi, czyli, ale czyli trzy osoby, które w tym samym czasie mówiły, to już ich nie liczy. No i dobra, i mówię, i to jest właśnie to. Nagraj i puść mi. Ale i po czym później policzymy, ile osób będzie mówić. Ale bo tak jak mówię, więcej osób wcześniej też się odzywało, ale oczywiście... Jebać się, wsiuniesz z Podlasia, kurwa jebana.
Bo to są hejterzy i próbują ci cisnąć. Próbują ci cisnąć, bo to hejterzy. A ty nie jesteś hejterem. Jesteś hejterami, idiotko. Ale najlepsze jest to... Jesteś. Ale najlepsze jest to... Jest gościu, teraz zamknąć mordę. Jest gościu, który jest nie od nas. Bo jest nie od nas. Że ja? Co? I co? No i co? No i co? No i nic. No i nic. No i gówno. No i gówno. No i jest fajnie. Ale kto, no jest fajnie, kto? Bo jesteś taka kurwa cwana. Ale że kto jest nie od nas? Pierdalaj jej, dobra? O co chodzi? Pozdro dla Arsena. Tutaj? Pozdro dla Arsena, pozdro dla Arsena. Cicho być. Jezu, dzieci jesteście. Ale to ty wszystkich wybierasz od A ty jesteś stara. Mnie nie jestem stara. Brzmisz jak garbata baba. No dobrze, no i co z tego? Dobra, to tutaj ten kolega, co mu przerywałem, tak. Co chciał się pytać, mówić. Znaczy, już 10 pytań miałem i ty nawet przed sekundą mi przerywałeś. Więc znaczy, nie, wiesz, to zabawne jest. Nie, rozmowa z tobą ogólnie nie ma sensu, no bo tak nie mówię, ma sensu, ty wygrywasz dyskusję tylko przekrzykiwaniem innych i to jest bardzo... Argumentami też. Ale bardzo z nimi jest po prostu rozmowa jak ze ścianą. Nie, no właśnie, tu nie ma argumentów, bo tu jest tylko przekrzykiwanie. To ludzie, którzy ćpają kryształ, tak mają, wiecie o co chodzi? Z gęby. No. Ja. Wiemy, ziomeczku. No właśnie. To są tak zwane zaburzenia jaźni. Miałeś kiedyś paranoję? Wiesz co, to jest paranoja, stary, dostrzegłeś tego? Grubo, widzą, że jesteś normalny grubo. Człowiek i chcą i cię atakują po prostu. Ale o czym ty mówisz? Dobra, garbata, nie zesraj się tam. Jak go zaatakowałem? Powiedz mi, kiedyś jak go zaatakowałem. No ale co to za tekst, tej kobieto, no. Teraz ja się pytam. Ja pierdolę, kiedy no. Nie słuchaj, ja go zaatakowałem? Jestem hejterem? Też jestem hejter? Znaczy, no, wszyscy się nie czuję oczywiście. Według niej wszyscy. Ja się przez ciebie nie czuję zaatakowany. Ja wiem, spokojnie. No, ja tylko nie miałem zamiaru cię atakować. Chciałem normalnie rozmawiać, przerywałeś mi, no nic, no stało się. Ale znaczy, tu bardzo dużo osób naraz mówi, no bo raczej ciężko skontrolować to, żeby... No tak, ale wiesz... Ale ty przerywasz każdemu. No, właśnie. Czy mogę się zapytać właśnie, co chciałeś powiedzieć, czego nie dokończyłeś? W którym momencie, bo dużo tych momentów było. To zacznijmy od początku. Ja przerwałam, bo... Już początek to było jeszcze, jak mówiliśmy o przyjaźni i chciałem... Tak, samobójstwo przecież. Ej, przerywaj. No, a samobójstwie akurat... Ej, a heroinę też ćpasz, czy nie? Jezu, cicho, bądź syn. Ej, ale daj. Widzicie? Widzicie? No ja dobra, bardziej, no to... Ja bardziej o przyjaźni chciałem powiedzieć, że no wiesz, mówisz, że nie jesteś... Walisz po kablach, czy nie? Nie jesteś w jakichś bliskich relacjach, jeśli chodzi o przyjaźnie, no bo to sam o tym wspomniałeś, tak? Nie. Tak, że... Ej, wsiu nie z Podlasia. Nie. No tak, powiedziałem. Nie, powiedziałem, że walisz przyjaźń po kablach, i relacje, przyjaźń i relacje to są dwie różne rzeczy, a ja nie jestem w związku. Myśmy rozmawiali o tym, że ja powiedziałam, że mam męża i rozmawialiśmy na temat bycia w relacjach. Ale nie, to nie do tego piję, chociaż to też jest dla mnie abstrakcja, no bo dla mnie, przynajmniej dla mnie, no każdy ma inne podejście do tego, dla mnie nie ma relacji bez przyjaźni, no. Ale każdy ma prawo mieć takie relacje, jakie chce mieć. Ale ja dlatego wspomniałem, że u mnie to tak wygląda, nie musi tak wyglądać u każdego. Ja mam tak, podobnie jak ty. Tak, zawsze jest przyjaźń, dopiero później jest miłość, no chyba, że się od pierwszego spojrzenia zakochasz. Tylko, że gdy się zakochasz, to już przestaje przyjaźń, to jest coś więcej. Ale dlatego przyjaźń są nadal podobne do siebie, prawda, ale nie są tym samym. Dlaczego? Dlatego, że nie będziesz kochać trzech różnych mężczyzn. Nie obcych sobie. Będziesz kochać jednego, ale możesz tysiące lubić. Możesz być przyjacielem dla tysiąca. I tu jest twoja różnica. W wartości tej drugiej osoby. Jestem już parę lat w związku i to o dosyć szczęśliwym związku, ale mam przy sobie tak bliskich przyjaciół, że traktuję ich wszystkich praktycznie równo. I razem śpicie, co nie? Tak. Dzielicie łóżko, ale... dzielicie łóżko, czyli jednak ale... różni się ta trochę przyjaciół. Przychodzisz się tym na Discorda ludziom wychwalać, tak? Że jesteś już parę lat w kimś związku, przychodzisz się tym ludziom na Discorda wychwalać, tak?
Ty tak, chcesz, myślę, kurwa, że tak. Dajcie mu skończyć, kurde. Powiedz mi, co, na czym twoje życie polega ogólnie? Ty tak chodzisz po Discordach i mówisz wszystkim? No i masz, to jest ten sam, co do mnie mówił, kurwa, o tym. No i jak się na takiego nie wkurwić? No bo jesteś ćpunem, jebać się. Już rozumiesz, dlaczego? O czym mówimy. Jesteś ćpunem, jebać się. Nie, nikt nie rozumie, co mówisz. Jesus fucking Christ, ty z tobą nie tak. Jebać się, nie przerywaj, kurwa, jesteś ćpunem. Ćpun z Podlasia. Jebany ćpun z Podlasia. A widzicie? Koleś jest 8 lat w Belgii i uważa się za wielkiego Belga, ale ktoś, kto jest 19 już lat tutaj, to on nie może się wypowiadać, bo jest Podlasia. Nie, bo robisz na tak. Dobra, skończcie, kurwa, już tą dyskusję, błagam. Dobra, a wracając do tematu, a ta druga rzecz, którą chciałeś powiedzieć, a też tobie ktoś przerwał? To było przed chwilą, ale już zgubiłem wątek przez wszystko, co się dzieje. Bo dzieje się dosyć dużo. No, bo tutaj kolega przyszedł za mną robić. To byś na dobrą moderację. A gdzie jest Ela? Ela już raczej nie wróci, coś mi się wydaje. Poważnie. Ela poszła składać wniosek. Myślę, że wróci. Po prostu to zajmuje chwilę. Ela se poszła palce strzelać. Sklej pizdę. Sorry, musiałam. Przepraszam. Jeżeli chcesz pokazywać swój poziom, to rób to. Naprawdę. Tylko mówię, że mieć Ale ci się to podoba, bo by się opierdoliła lachę. Bakłażana ze skóry by się jebała. No pewnie. Najpierw trzeba mieć, kolego. Najpierw trzeba mieć, bo taka pizda jak ty, to raczej tam nic nie ma. Nie? Byś się co powiedziałeś? Zatkało? Zamki, kurwo, pizdę jebana, rozumiesz to? Bo cię dojadę. Ej, a weź mi podaj swój adres. Ja przyjadę do tej Brukseli czy tam Antwerpii. Jestem kurwą, masz rację. Coś jeszcze mi chcesz dopowiedzieć? Podaj mi swój adres, przyjadę, to cię dojadę z kolegami w 10 Polaczki, przyjadę. No widzisz, ty już pokazuję, ja sam jedę. Bo sam nie wybiję, wybiję ci, kurwo, przyjadę sam i ci wybiję, kurwa, szybę na klatce, celu jebany. I no to sam z przyjaciółmi. Przyjedź, kurwa, z 20, może choć jeden jaja będzie mieć. Jaja to ja będę miał, ja ci sam najebię, wyjdę i cię pochodzę. Ale musisz kumpli mieć ze sobą. Ale ja ci, ja nie, ja przyjadę sam i sam ci na kurwie przy kumplach, żeby kumple się śmieli. Już wiem, bo on będzie na rowerze jechać, ale nie chcę pedałować, żeby się nie zmęczyć. To kumple będę pedałować. Dobra, no ale jesteś w moderacji. Podaj mi, kurwo, gdzie mieszkasz. I ludzie się dziwią, że ja się nie przyznaję w Belgii, że jestem Polką, kurwa. A słuchaj, ale po co adres, kolego? My się możemy umówić, wiesz, ty weźmiesz 10, ja wezmę 5 ze sobą. Możemy się umówić w danym miejscu. No spoko, pewnie. Ja wezmę nawet 20. Raczej wątpię, że 20 weźmiesz, bo z takim charakterem to ty może 3 masz, kumpel. Ty możecie umówić. Każda reszta wyjebana. Mi się, kurwa, zdziwi. Nie, no oczywiście, dlatego tutaj musisz o tej godzinie wchodzić, bo... On ma kobietę, jest w wieloletnim związku, powiedział. Nie, to nie ten. Tylko ten. Nie, to nie ten. Ten, co tak powiedział, to miły jest. To prawda. To co ty tutaj robisz zamiast zajmować się swoją kobietą? Mówi, niech mówi. Wypierdalaj dzieci pilnować, co ty tu robisz właśnie, kurwa? A koń zwalony? Wiesz, że no, dzieci fajna rzecz. Szkoda, że ty nie będziesz mieć, bo to tak nie da się bardzo w pizdo. Bo on się chyba tak troszeczkę... Jara, tym się mu odpowiadamy i jeszcze bardziej się nakręca, jak go po prostu zlewa. Boże, ale macie problem, wyciszcie go sobie, tak jak ja to teraz zrobię. No właśnie, faktycznie. Kolego, weź się odezwij. Cipa, odezwij się. Adres ci podam. Jesteś śmieszny. Dawaj adres. Już nawet nie, że go bronię, ale oboje jesteście straszni. Dawaj, kurwo, adres. Tego mówię, że lepiej po prostu nie... Jeszcze raz powiedz. ...na dyskusję, no bo jesteśmy chyba... Ja pierdolę, co za zjeb. No, a w sumie takie pyskówki to bardziej taki poziom gimnazjalny, bym powiedziała, dawniej gimnazjalny. Znaczy, wiecie, to czasami niby trzeba się zniżyć do tego samego poziomu, żeby mieć spokój. Co nie, cipa? Albo... Nie, wczoraj rozmowa na Discordzie wyglądała w miarę normalnie, był spokój, nikt się nie było takiego typu. A dzisiaj to po prostu jest jakaś patola na serwisku. Ja już wyciszyłam. Nie, ty nie mogłeś z nim porozmawiać, a ty się nagle zrobił jakiś coś i kłótnie o nim. Ale nie... Jak on się nazywa?
nick ma zajebisty, Dymowski. Pewnie sobie Dymka puścił. Ela wróciła. Cześć Ela, udało się wysłać wniosek? Tak, tak. No, przepraszam, że mnie nie było. Ale okazuje się, że ten wniosek trzeba było złożyć do końca kwietnia, także nie musiałam się denerwować. Bo mama mi powiedziała, że do końca marca. Chuj to kogo obchodzi, zamki pizdę. Do 30 kwietnia. No, no, a myślałam, że do dzisiaj i szukałam ja tego hasła. Ale też szukałam... dzisiaj złożyłam. Iść tam, no, no. Sy, kurwa, paznokcie, suko, na YouTubie pomaluj. Szukałam po prostu hasła do tego profilu zaufanego, nie mogłam znaleźć. No, ale niepotrzebnie się denerwowałam, bo teraz znalazłam taką informację, że właśnie do końca kwietnia trzeba złożyć. Natomiast generalnie jak się złoży do 30 czerwca, to się to i tak wypłacą tylko później. Ale jeżeli ktoś złoży po 30 czerwca, na przykład we wrześniu, no to już nie dostanie za czerwiec, lipiec, tylko dostanie za miesiąc, w którym, dopiero od miesiąca, w którym złożył. Także trzeba jednak do końca czerwca złożyć ten wniosek, jeżeli, tak mówię, co wyczytałam, jeżeli ktoś nie wie. No, w każdym razie udało się złożyć, no to będziemy miały to 500+. Także trochę mi to zajęło, przepraszam. No i co tam, o czym żeście gadali? I będziesz, no, kurwa, już... żeśmy nie gadali. I będziesz... takie awantury. I będziesz szmatożyła z tego 500+, wiadomo. Przez takiego poziom był niski bez ciebie, Elu. O Belgii. No, kto nie... z tego typa hejtera, no. Nie popatrz się, kurwa, dać ci chusteczki, frajerze jebany. Jak on się nazywa? Dymkowski. Dymkowski. Przez D? Tak. Przez F. Tak, tak. D. Przez D? Tak. O, zniknął. Nie mam, uciekł. Uciekł już. Uciekł już. Ale odważny. Chcę się tego znieść. A nie ma innego moderatora niż ja? Nie ma. Wyciszyliśmy go sobie. Michał jest, ale się ten... Może śpi. Kogo jeszcze usunąć? Chyba tylko on robił awantury. Kurczę, ale powiem wam, że... ja się nie nadaję do tych kanałów głosowych, bo ja po prostu natychmiast tracę panowanie nad sobą, jak mnie ci hejterzy przesłuchują. No nie da się tego znieść, szczerze mówiąc. A poza tym chodzi o to, że to jest moje życie, no to sobie żyję, jak sama uważam za stosowne, prawda? Podejmuję sama decyzję, potem sama ponoszę konsekwencje tych decyzji i na tym to polega, no nie? No dokładnie, jak każdy człowiek, tylko że wrócając do internetu, no musisz się liczyć, czy ludzie będą to oceniać i wyrażać swoją opinię na ten temat. No wiem, ale przeważnie dużo osób, takich hejterów, to na przykład źle radzą, albo żeby potem podejmować złą decyzję, albo żeby w ogóle kogoś wyśmiać, no nie? Dlatego no, trzeba wiedzieć, kogo się słuchać mniej więcej. Tutaj słychać po narracji, kto ma dobre intencje, kto ma złe intencje, więc... Przepraszam, LK, weź pod uwagę to, że każdy ma inną perspektywę i ostateczna decyzja należy do ciebie. I nieważne, co ci radzą ludzie, to tak naprawdę ich rada może nie być dobra dla ciebie. To ta dziewczyna z tym akcentem, której wcześniej szukałaś. Powiesz mi, nie ma... Tak, tak, akcentem plus ten. Więc tak, to co mówiłaś. Ja uważam, że nie do końca znosisz krytykę, ale masz do tego prawo. Uwierz mi, że nie mam do ciebie pretensji, że masz inne podejście do życia. I uważam ciebie za głupią osobę, skończyłaś studia. Ludzie zwyczajnie kończą studiów. To, że ktoś nie skończył studiów, nie oznacza, że jest głupi. To prawda. To jest prawda. Sama rzuciłam studia, znam osoby, które rzucały studia z różnych powodów i znam piekielnie tej jednej osoby, która nawet nie podeszła do matury z wyboru. Co?
Ale o chuj ci teraz chodzi? Ela, jedna uczka? Dymkowski jest na czacie. Jebaćcie, kurwa. Ela. Wypłoszyłaś go, bo już uciekł. A on jest przez D? Tak, tak, jak dymek. Przez F? Jak dybanie. D. D jak dymanie. Dupek, dymanie. Ale Dymkowski, tak? Tak. Aha, dobra, no to jak będzie... A tego użytkownika Kaproti usunąć? Wydaje mi się, że nie. Nie, jeszcze nie, tam dużo się nie wypowiadało. To dziewczyny. Nie, no Kaproti dużo mówi, tylko że mówi z sensem. Znaczy, no nie, że złe rzeczy jakieś. Wydaje mi się, że Kaproti ma dobre intencje. To znaczy na początku to, co mówiła, to mnie denerwowało. Ale no nie zawsze to, co słyszymy, jest dla nas okej, okay, ale... Ale mamy wybór, to czego chcemy słuchać i czego nie chcemy słuchać. Jeśli Ela nie chce słuchać, żeby ona jej mądrzyła, no to może ją zbanować, bo to jej serwer. Erka, ale ci powiedziałam, że masz wybór i że nie musisz posłuchać tego, co ci powiedziałam. Stwierdziłaś, że ty to jest ograniczenie wolności. O, koniec tematu. Taka prawda, nie ma jednej reakcji na dane wydarzenie i to ty decydujesz, co się dzieje. Zdecydowałaś tak, to będzie tak. Ok. Ograniczasz wolność. No bo raczej tak przypominam sobie te wcześniejsze wypowiedzi, to właśnie ja nie lubię, jak mi ktoś coś narzuca. A gdzie ci coś narzuciłam? Po prostu powiedziałam, że twoja wypowiedź wywołała akcję i żebyś następnym razem brała to pod uwagę, ponieważ ludzie znają twój adres i będą cię zgłaszać za durne rzeczy. Nie zawsze się z tym zgadzam, żeby ludzie robią okropne rzeczy w stosunku do ciebie. Trochę zmieniłaś ton, mi się wydaje. Zaczęłaś się trochę bardziej podlizywać, no jak chcesz. Słuchajcie, usunęłam ją. Bo chodzi o to, że nie chciałam się jej słuchać. No, przepraszam bardzo. Ale bym może została tak zastanowić? Świetna jesteś, Elu. Ograniczasz wolność. Dobra, wiesz, na mało to się nie zesra. Słuchajcie, mówiłam wam, że będę rozmawiać tylko z osobami, które mnie lubią. Jak mnie ktoś nie lubi, no to... To ban. Ale myślę, lubię i że... kocham. W sensie, ja tak zapytam, wydaje ci się, że ona cię na przykład nie lubiła? I dlatego tak mówiła? Nie, te pierwsze wypowiedzi, no nie, tam o tym samobójstwie coś mnie tam dojeżdżała. I takim tonem, jak ksiądz na mównicy w kościele. Ale wydaje mi się, że to tutaj z obu stron dosyć taki porywczy. Ale jesteśmy katolikami. No, nie, no... Mówi też jest osi sprzeciwu. Czy ja mogę zadać tobie, Ela, pytanie? Możesz, ale jak mi się nie spodoba, to cię zbanuję. Jak? Świetnie. Ja, nie no, mam nadzieję, że nie, bo ja też studiowałam filmoznawstwo w Krakowie i chciałam zapytać, w których latach studiowałaś, bo tak z ciekawości, bo też studiowałam. Aha, aha. No ja studiowałam od 1989 do 1994. A czy ktoś wykłada może, nie wiesz, z osób, z którymi studiowałaś? No chyba w tej chwili to już nie. Jestem ciekawa, czy na przykład jak ja studiowałam. Coś przerwało mnie, niestety, nie słyszę. Nie, no bo ja studiowałam 27 lat temu skończyłam studia, no to już nie ma tych wykładowców. Nie żyją? Nie, no już są na emeryturze, no nie? Okej. Okay. To znaczy, nie wiem dokładnie, może ktoś tam jeszcze jest, bo jak ktoś zaczął pracę, mając 25 lat,
a 25 lat temu skończyłam studia, no to jeszcze może niektórzy są, no. Chociaż tam się chyba na uczelni pracuje, jeszcze doktorat trzeba zrobić, to i tak średnio od 30 tam są ci pracownicy, nie? Może ktoś by się tam znalazł, bo ja nie mam kontaktu z tym instytutem. No co powiecie ciekawego? Bo ja dawno wykładałam. Ty też się na mnie rzucili smutno mi teraz. Ja mam... O, właśnie. Wyszła słoma z Podlasia. Pozdrawiam Kasztana. No i tylko Podlasie i na mnie krzyczą, rozumiesz? Dobra, czaj. Jesteś ten, co mówił o Belgii, że jest teraz w Belgii? Tylko ten, co chciał do Polski wrócić? Tak, ten, co chciał do Polski wrócić. Ja mam pytanie do ciebie, bo tak jest, że zaczęło się od tego, strasznie słabo cię słychać. Sorry. A teraz... Słuchajcie, ale wiecie co? Trzeba teraz lepiej? O, teraz świetnie. Trzeba w ogóle uważać, bo nagrywają nas i Marek mówił, że wszystko to, co wczoraj rozmawialiśmy, to, że nagrano i już ta Iskariota zrobiła film na YouTube z tą rozmową. Tak, ja czy siak, chwała Ukrainie. Ale nie mówimy nic złego, więc tam nie będzie co oglądać. Wiem, ale ja mam takie pytanie do was, jak się wam wydaje, czy to jest zgodne z prawem? No bo tak, każdy sobie może nagrywać, robić w domu co chce i tam mieć dla siebie takie nagranie, no to owszem, prawda? Ale skoro ta rozmowa głosowa jest własnością serwera, my tego nie publikujemy, tylko jest to na żywo, to czy twórca YouTube ma prawo ten plik dźwiękowy pobrać i wykorzystać w filmie nasze głosy bez naszej zgody? Tak, ma prawo. Chyba tak, jest to zależne od tego, co jest w takim nagraniu. Ma prawo. No ale każdy może wyjść przecież i posłuchać. No właśnie, więc ma prawo. A mi się wydaje, że nie, dlatego że... No. Oczywiście, że ma prawo, dlatego tak samo twoje słowa mogą być wykorzystane przeciwko tobie. Tak, to prawda. Może nagrywać, ale nie może tego wykorzystać do własnych celi. Ale że na Spotify jesteś, Elu. Na Spotify? Tak. I co? Ale gdzie jestem? W jakim sensie jestem? Że teraz transmitują, czy co? Nie, no jest plik, jeden plik z Discorda na Spotify. Ale co to jest to Spotify? To jest takie do słuchania muzyki aplikacja. Albo podcastów. To jest taki, no właśnie, taki YouTube muzyczny. YouTube bez wideo, tylko dźwięk. No ale co, i ktoś to wrzucił, czy skąd się to tam wzięło? Tak, jest tam wrzucone. No. Ktoś wrzucił to, że nie chce mieć dziecka. Ale słuchajcie, chodzi o to, że ja muszę wygooglować, bo mi się wydaje, że to nie jest zgodne z prawem, dlatego że to jest rozmowa, my sobie rozmawiamy w tym momencie między sobą, prawda? I my tylko wyrażamy... To nie jest rozmowa prywatna, Elu. To jest rozmowa prywatna, więc może być udostępniana. No, ale to jest publiczna. Ale my wyrażamy... Może nagrać, ale nie może wykorzystać, żeby czerpać się z tego zyski samemu. No. Jeśli nie dostaje za to pieniędzy, powiedzmy na YouTube, nie ma na tym monetyzacji, no to nie czerpie z tego zysku. Bez zgody innych ludzi, którzy też tam gadali, nie może to wstawić. Jeśli ktoś się nie zgodził na to, no to już ta osoba ma problem. Jeśli jesteśmy w stanie rozpoznać tą osobę, tutaj jedyną osobą, tak jest Ela. Grupowa, więc... Nie, właśnie mi się wydaje, ja uważam, że nie ma prawa, ponieważ my tylko wyrażamy zgodę... Ma prawo, Elu. Ma prawo, Elu. Ela, gdybyś ty rozmawiała ze swoimi czteroma koleżankami i któraś z nich by to nagrała i wrzuciła do internetu, to wtedy by nie miała prawa, bo to by wasza prywatna rozmowa. A tutaj to jest dosyć publiczna rozmowa, bo każdy może wejść i posłuchać, więc ma prawo to nagrywać. Tak jak ludzie mówią, nie ma prawa po prostu czerpać korzyści finansowych potem z tego. Więc jak ktoś wrzuca to na Spotify, czy gdzieś tam na YouTube'a, czy gdziekolwiek, no to może sobie wrzucić, ale YouTube mu wyłączy monetyzację na tych filmach.
bardziej. Dokładnie jak mówi koleżanka. I zablokują. Ten film będzie wisiał na YouTubie, ale ten ktoś nie będzie na tym hajsu zarabiać po prostu. Dokładnie. Dzisiaj w zgłoszeniu do YouTuba zdejmę go nawet. Ej, sorry, bo mi padł telefon, ja zadałam pytanie o filmoznawstwo i mnie nie było. Co się stało? Ktoś nagrywa? Oczywiście. No wszystko. Tak. No a można było się spodziewać tego przy takiej ilości osób. A ja nie usłyszałam odpowiedzi na moje pytanie, ale już nie będę cię męczyć. Niestety, rozładował mi się, przepraszam. Zdarza się. Nie no, mówiłam, że nie wiem, że nie mam kontaktu z Instytutem i nie wiem, czy ktoś jeszcze tam pracuje, bo ja skończyłam studia 27 lat temu. O, okej. Dobra, dzięki bardzo za odpowiedź. Więc to by musiała być jakaś osoba, która była młoda wtedy, która była jakimś adiunktem, jakimś asystentem, bo z tych wykładowców, którzy już tam mieli jakieś 40 lat, to oni już na pewno nie pracują, bo do 60 lat pracują kobiety. Nie, no była jeszcze Alicja Hellman. No to ona przecież, tak, no ale ona przecież nie pracuje, ona chyba nie ona stara, ale ona jeszcze, jak ja studiowałam, to ona jeszcze wykładała, miałam z nią wykłady. No, to tą Alicję Hellman znam, no ale teraz jej już nie ma. Ona nie, ona zmarła. A Rafał Syska? To takiego nie znam. Dzięki za odpowiedź w ogóle, fajnie pogadać o studiach i starych czasach. No. Ja mam pytanie do pani Eli. Czy mógłbym je zadać? Możesz. No ale czekam od Eli odpowiedź, bo boję się, nie chcę podać. Tak, ale chwileczkę. Jedna rzecz, bo ja tutaj weszłam na Google, ale nie mogę tego znaleźć. Ja chciałam was prosić, jakbyście mogli potem poszukać, czy można publikować rozmowy z Discorda. I jak znajdziecie odpowiedź, to wklejcie do przedpokoju, dobra? Jest wklejone już. To ja sobie poczytam, bo moim zdaniem nie można i chciałam po prostu zgłosić. Można, bo to jest rozmowa grupowa. Nie jest chroniona. No, myślę, że to trzeba by wygooglować i się dowiedzieć, bo mi się wydaje, że my dajemy zgodę tutaj na rozmowę tu i teraz, a nie żeby ktoś nas potem gdzieś... To jest tak jak ze zdjęciem grupowym. Ze zdjęciem grupowym możesz wrzucić bez pytania. To jest tak samo. Robisz zdjęcie panoramy, są inni ludzie, nie musisz zamazywać twarzy, bo to jest tak zwane zdjęcie grupowe. Nie ma czegoś takiego. To nie wolno rzucać. Musisz zasłonić twarz. No, to też się nie zgodzę. To co, to musisz ja sobie zasłonić twarz takich osób, ponieważ to jest, to jest publikacja wizerunku wtedy. Mogę sobie wziąć zdjęcie grupowe dzieci z klasy mojej córki i wrzucić dzisiaj na Facebooka? Przecież ci rodzice tych dzieci to mnie zabiją za dwa dni. Nie, absolutnie nie można. No właśnie. Dobrze, ja nie muszę wiedzieć. W takim przypadku jedynie szkoła by mogła. Natomiast jeżeli to jest to zdjęcie panoramy albo nie miasta, ale mogę skończyć? Ale mogę skończyć? Ale czy ja mogę skończyć? Jeżeli jest to miasto albo nie wiem, zdjęcie panoramy i gdzieś tam w tle są ludzie i oni są daleko, no to wtedy nie trzeba, bo są jakby tłem. Ale o ile nie jest to zbliżenie na jakąś osobę. No oczywiście, tak, zgadza się. I o tym właśnie mówię, że tutaj nie musi być pozwolenia. Bo mi chodzi o tak zwane grupowe zdjęcie, na przykład z koncertu, że ty stoisz na scenie i są wszyscy ludzie. Jest 200-300 ludzi. Nie musisz mieć. I tak samo pani Ela udostępniała tam na którymś filmie wędkarza. I nie było problemu. No nie, ale on akurat był na pierwszym planie i musiałam się zapytać o zgodę właśnie. On był na drugim planie, nie na pierwszym. No ale tak coś jak było pytanie o zgodę. Filmowałam go generalnie. Bo co innego, ja bym gdzieś tam był w tle, a ja bym filmowała
No on był. Przechodziła sobie po prostu. Kogoś innego, na przykład na pierwszym planie, on był gdzieś tam z tyłu, nie? No i tak było. Para młoda była na pierwszym planie, a on był na drugim. Z wędką. No, może tak, ale potem chyba już go nagrywałam. Zresztą nie pamiętam już tej sytuacji. Słuchajcie, to w każdym razie trzeba by było wygooglować jeszcze z tym Discordem. Ale Discord nie identyfikuje każdej osoby. No niestety, tu jest w pełni anonimowość. Każdy zmienia nick, każdy trzeba zmienia by nazwę. Trzeba by było... No właśnie, chyba dopóki nie ma żadnych danych osobowych, to wtedy, no... Nie, ja uważam, że to jest bezprawne. A ja sądzę, że nie, bo tak jest w banku. Dzwonisz przykładowo do banku i oni ci mówią, że rozmowa z góry jest nagrywana. Wyrażasz zgodę albo nie, bo przedstawiasz swoje dane. Tutaj nie ma żadnych danych. Nikt nie wiadomo, kto kim jest. To jest tylko nick, który każdy... Ale uważasz, że tak nie jest. Ale dajesz głos. Ale dajesz swój głos, a głos to jest jak wizerunek, no. No nie, nie głos nie jest wizerunkiem. Głos chyba się tak nie liczy. Ni cholery. Bo ja sobie mogę głos zmienić przez chustetko i teraz mówię zupełnie inaczej, proszę pani. Ale nie, słuchajcie, to nieważne. Ja co innego... Wiesz, to nie jest głos w tym wypadku. Dobrze, nie jest żadnym... Nie, zostawmy to, bo to jest męczące, no nie? Bo już mówiłeś kilka razy, cały czas to samo powtarzasz. Po prostu ja chciałam prosić, jak ktoś znajdzie jakieś informacje, to wklejcie na przedpokój, bo ja szukam informacji o tym, że nie można. No i bo... Więc o to mi chodzi, dlatego że tam jest taki twórca na YouTube, zaraz ja sprawdzę, to jest ta, jak ona się nazywa, Iskariota, czy jak się ta osoba nazywa? I ona po prostu robi takie filmy, że pobiera sobie te nasze rozmowy, nie? I potem nadaje temu jeszcze jakąś własną interpretację, daje fragmenty i robi takie po prostu wprowadzające w błąd ludzi filmy. I chciałam was prosić, widzowie moi fani, żebyście zgłaszali ten kanał po prostu i YouTube samo ocenić, czy to jest sprawne, czy bezprawne. I zaraz wam powiem, jak ona się nazywa, ten kanał. No, Iskariota. O, i tu jest 22 godziny temu film. A jeżeli chodzi o monetyzację, zarabianie, to za chwilę ona będzie zarabiać na tych filmach i na tych naszych głosach, więc nie, tutaj... Ja YouTube i to wyłączy. O, i tu jest, ma, jest tak, Ela Gawin-Spysiński, afery, wojna, OnlyFans, Discord, ukradła naszą rozmowę. Wieczory, Lu. To nie jest kradzież. I sobie zrobiła z tego film, tak? No, ale są jakieś prawa autorskie, ochrona głosu i tak dalej. Tutaj znowu... Ale w ogóle, co to jest... Słuchajcie, co to jest w ogóle ta... Nie powinnam tak mówić, ale mam ochotę tak powiedzieć. Co to jest za menda, ta Iskariota? Takie filmy po prostu na jakimś beznadziejnym poziomie, ale przypieprzyła się do mnie. No i znowu tutaj z Discorda. Wszystko, z Discorda, wszystko nam kradnie z tego Discorda. Kanał, słuchajcie, na YouTube Iskariota. Pisze się Iskariota. Ale co on ci przeszkadza? A to jest Michał? No bo na przykład tutaj, bezczelnie, jeden film jest, który się nazywa... jaki tutaj by było? Wtedy, co była policja u mnie w domu, tak? No to ona tam bezczelnie sugeruje, no że słychać jakieś uderzanie szklanki o szklankę, no to ona mówi, że ja gorączkowo chowam butelki po wódce, bo stuka policja do drzwi. Potem coś tam dalej się dzieje, no to mówi, że ja chowam dziecko gdzieś tam po szafach, na co nie ma żadnych dowodów. I inne tam po prostu rzeczy mówi, no tak, Ela jak zwykle kłamie, że tam coś. I to takie po prostu pomawianie kogoś. Co to znaczy jak zwykle kłamie? Skąd ona w ogóle wie, co w tym moim mieszkaniu się działo, jak jej tutaj nie było? No i po prostu i produkuje takie filmy. No to jest co najmniej nadużycie, no nie?
Patrzę się, który to był ten film, ale widzę, że chyba jej usunęli. O, jest. Policja w domu Eli Gavin i przerażona Marysia. To jest film sprzed 9 dni. Ale nie, bo tu jest Tekla Nowakowicz autorem. Ale Iskariota też coś takiego robiła, tylko chyba... No trzeba nie, by zobaczyć, to też jakoś jest. 9 dni temu. Ela, ale jakbyś mi patrzyła tak ogólnie, to na przykład Wardęga czy jacyś tacy youtuberzy, którzy robią komentarze, też mają i często współpracują z ludźmi, którzy szotują ich wypowiedzi i wrzucają do internetu i tak dalej. Więc ja myślę, że w dzisiejszych czasach to jest normalne, że ludzie jakby republikują to, co ty robisz i wstawiają ponownie. Wydaje mi się, że tu się nie ma co gniewać, bo to tylko przynosi ci kolejnych jakichś subskrybentów i tak dalej też, bo ludzie do ciebie przychodzą wtedy też przez te filmy często. No tak, ale mówię w tym momencie, chciałam po prostu taką rzecz skomentować, żeby szczelnie i, no to tak, pobrała fragment z mojej transmisji, no to powiedzmy prawo cytatu, tak? Ale tam insynuuje widzom rzeczy, których nie było, zarzuca mi kłamstwo, jakieś czynności, których nie wykonywałam, no to to już jest bezczelność, no nie? No ale to możesz zgłosić na YouTubie, że jest w filmie mówiona nieprawda i wtedy YouTube rozpatrzy, czy to prawda, czy nie. No, no, no właśnie. Ela Iskariota to jest kasztan. W każdym razie chciałam was prosić, drodzy widzowie, kochani, żebyście po prostu zgłaszali. Zgłaszajcie, jeżeli mogę was prosić, zgłaszajcie kanał Iskariota. Zgłaszajcie kanał Krakowski Cyrk. Nie wiem, jak on się teraz nazywa. Spadający, latający, czy jakiś pierdzący. Jakieś różne mutacje, ale Krakowski Cyrk. I zgłaszajcie kanał Mateusza Spysińskiego, no nie, bo on obraża ludzi, mówi nieprawdę. To kurczę. Na Krakowski Cyrk już wrócił. No, no, tylko nie wiem, jak się teraz nazywają, bo ta nazwa była zbanowana, Krakowski Cyrk, więc oni się chyba teraz nazywają zamiast prawdy wrotu. Jeżeli możecie, to zgłaszajcie po prostu tych wszystkich. Ale jeżeli ja bym mogła tak poradzić, to jeżeli chcesz kogoś namawiać do takiego czegoś, to namawiaj ludzi do zgłaszania konkretnych filmów o tobie, a nie całych kanałów, bo wielu z kanałów, na przykład Mateusz Spysiński ma też filmy, które są fajne i wartościowe dla innych osób i fajnie by było, żeby zostały, a jeśli ty się nie zgadzasz z filmami o tobie, to może tylko te filmy niech ludzie zgłaszają, jeśli już masz taką prośbę do ludzi. No ale źle mnie zrozumiałaś, powiedziałam, żeby zgłaszać właśnie te filmy, gdzie obraża, no nie słyszałaś? Nie, no, bo ja rzeczywiście, wiesz co, mam wrażenie, że ty jesteś jednak hejterką. Ja nie jestem żadną hejterką, ja już z tobą tu kilka razy rozmawiałam, przychodzę sobie porozmawiać, lubię cię posłuchać, pogadać i w ogóle, więc no nie za nie, bardzo. Ale naprawdę powiedziałaś o kanale, żeby zgłaszać kanał. Nie, no to prawda, Elu, naprawdę powiedziałaś tak. No ale mówiąc, żeby zgłaszać kanał, miałam na myśli, no to się chyba nie da w ogóle całego kanału zgłosić, tylko trzeba zgłosić. Ja nie wiem, tylko zwróciłam tak uwagę, żeby cię, Eli, za słówka. Nie zgłaszać wszystkiego po prostu, ludzie, nie? Kanał, a film to jest różnica. Nie da się zgłosić całego kanału, ponieważ trzeba zgłosić konkretny film, mało tego, minutę, jakieś tam fragmenty, co tam jest konkretnie i na tym to polega, no więc... Ja to nawet nie wiem, bo ja nie zgłaszałam nigdy ani kanału, no, ani filmu. Skoro nie wiesz... Przepraszam cię bardzo. Ale ja tylko dlatego powiedziałam, że daję taką propozycję. No dobra, no ale skoro nie wiesz, to czemu się wymądrzasz? No przepraszam, że tak mówię, ale czemu się wymądrzasz? Ja cię nie wymądrzałam, to była tylko luźna myśl, ja nie narzucałam tobie w ogóle w żaden sposób tego, co masz robić. Powiedziałam, że to tylko taka propozycja. Ale no wiesz, to przepraszam cię, ale nie dominuj tej rozmowy, bo tutaj jest 200 osób, nie? No to kurde, nie wiesz i... Nie, nie czepiaj się ale teraz mnie, bo ja nic złego nie powiedziałam kompletnie, naprawdę. Nie dominuję tej... No ale wątpię, żeby usunęli ten jakiś jego film, bo jak oni to zweryfikują, że on kłamie? A to nie Iskariota, to chyba jakiś Żyd jest. No w końcu Judasz Iskariota, nie? No tak, no. Zgadzam się. Słuchajcie, a jak się nazywa ta dziewczyna, która przed chwilą... Ela, to ja Wowsi. Ja już z tobą rozmawiałam wiele razy i nic ci złego nie mam na myśli i nie chciałam w żaden sposób przecież... No dobra, ale słuchaj, przepraszam cię, mam zły humor, dziecko mi rozbiło szybę, nie podoba mi się, jakim do mnie się to zwracasz, także nie gniewaj się, ale cię banuję na moim serwerze. Ja tobie nic złego nie mówiłam przecież, Ela. Salutuję ci. Ale, no ale nie, no ale mam ale ja nawet, Elu, ale ja nawet nie wiedziałam, że miałaś problemy z Marysem czy cokolwiek, bo nie słyszałam tego, ja nie byłam tutaj podczas całej rozmowy. Dobra, ale uciekaj ja z czata!
Dokładnie. Elu, Wowsi już nieraz cię obrażała na różnych grupkach, więc po prostu... To jest nieprawda, to Michał... Przestań, kurwa, kłamać! Jezu. Co tu się dzieje? Nie wiadomo, komu wierzyć. Nie, nie, ta Wowsi jest po prostu hejterką. A co zrobiła Marysia? Ja to już jest dziecinada. Zasnęła drzwiami i wybiła szybko. Słuchajcie, przepraszam, ja nie chcę, słuchajcie, ja nie jestem jakimś banerem, tylko po prostu, kurde, no ja już, no, ja nie mam w ogóle żadnej tolerancji dla tych ludzi, co mi tak skaczą do gardła, no ja tego nie mogę znieść, no. Ci nie skaczę do gardła, to już jest troszeczkę dziecinada, tak jak już mówiłem, co każdy, wszystko z czym się nie zgadzasz jest dla ciebie skakaniem do gardła i hejtowaniem, a to już jest dziwne. Możesz mnie banować, ale no taka jest prawda, jeśli chcesz... No tak, jak się nazywa ten chłopak, bo właśnie nie lubię cię, no. No to super, że mnie nie lubisz, no jeśli wolisz, żeby każdy ci się podlizynął i tak dalej, no to mówię, wyjdzie ci to na ale co mówię, to słuchaj, jest 21 w nocy, ja sobie tutaj weszłam, żeby sobie jakoś miło porozmawiać z ludźmi. No i przed chwilą rozmawiają. Rozmawiajmy. Jak chcesz sobie kogoś pouczać o pierwszej w nocy, to sobie rób pozanie swojej dziewczynie albo swojej mamusi, a ode mnie się odczep, no. Pamiętaj, że napędzanie też do zgłoszenia. Ale ja nie mam ochoty. Z powodu jest nielegalne, więc... Ale ja nie mam ochoty ciebie słuchać, no. A ja cię tylko pouczę, że takie namawianie do zgłaszania kanałów jest niezgodne z regulaminem YouTube'a, więc dokładnie. Twój kanał też spadnie. Powiedziałam Madame Mao. Pozdrawiam Kasztana, pozdrawiam Rozarię, hatfu. Bardzo dobrze, bo to jest naprawdę dziecinada, że każesz zgłaszać innym kanały i pomawiasz ich w sumie. No ale jeżeli ja na przykład mówię, żeby zgłaszać, ale nie za pośrednictwem YouTube, no to po prostu raczej nie będę miała konsekwencji usunięcia kanału. A poza tym ja tylko stwierdzam fakt, że te filmy są przekroczeniem prawa, no nie, no to kurde, mam chyba możliwość poproszenia moich fanów, żeby zgłaszali. No ale to chyba idzie się na policję albo do sądu, a nie nawołuje się ludzi do tego. A dlaczego nie? No przecież jak jest bo to samosąd. A jak Mateusz Spysiński nawołuje fanów, to jest dobrze? Żeby cię hejtowali? No ale najwyżej... W jakim momencie nawołał fanów, żeby ją hejtowali? Słuchajcie, najwyżej YouTube uzna, że te zgłoszenia nie mają podstaw i nie usunie bo danego filmu. Poza tym tam jest zaznaczone, w momencie jak ktoś po prostu zgłasza skargę, że nie można tego nadużywać, bo można ponieść właśnie takie konsekwencje, że potem się straci możliwość zgłaszania, czy tam jakieś właśnie nawet utratę kanału. Coś takiego pisze, że nie można niezgodnie po prostu wprowadzać w błąd, kłamać, że ktoś narusza prawa i go zgłaszać, więc każdy według własnego sumienia tego dokona, więc już bez przesady, słuchajcie, nie, ja normalnie, ja nie wiem, ja chyba muszę, słuchajcie, przerwać to nagranie, chyba sobie pójdę kupić piwo i kurwa wrócę tutaj na tą głosówkę, bo ja nie dam rady z wami rozmawiać. Tylko nie mówię, ale jesteś nie umiesz rozmawiać, umiesz tylko banować. Ja zaraz po prostu się, ja zaraz dostanę jakiegoś ataku. Ale Elu nie usunął żadnego filmu z Pisińskiego, to jest mało prawdopodobne. A ta reszta to pewnie mnie znowu nagrywa. Nie, nie, ja normalnie tego nerwowo nie wytrzymam po prostu. Elu, chciałam tylko powiedzieć, że Madame Mao się przyznała do hejtowania. Idź sobie tam, tak nie, jak nie. Mówiłaś, tylko nie piwo, a sok jabłkowy. Tylko, sok jabłkowy. Nie, nie, na razie nie wychodzę. Nie rozkazuj, co ona ma robić. Słuchajcie, ale ja nie rozkazuję. To jest ta Madame Mao, chciałam ją zablokować, ale ona uciekła. Dobra, Ela, opowiedz, jak ci minął dzień. A chwila, tak, bo ja miałem zostań z nami, zostań z nami. Słuchajcie, jest ktoś z Krakowa tutaj? Jakiś chłopak? Ja jestem. Tak? Jesteś z Krakowa? No tak, z Prokocimia. Aha, a ile masz lat? 24. A słuchaj, a jakbym sobie zamówiła szybę u szklarza, umiałbyś wprawić?
Nie, nie, jestem informatykiem, ja się nie nadaję do tego. Oj, dobre. Bo ja nie umiem sobie sprawić. Zaprosiłabym jakiegoś chłopaka na kawę, żeby mi po prostu wprawił. Ela, Ela, mogę podpowiedzieć coś? Nie kupuj drugiej szyby, tylko płytę. I w ogóle nie wiem, jak się za to zabrać, bo tam są takie listewki zostały, no nie? To chyba muszę je wykręcić, żeby w ogóle zmierzyć. Jaka ma szyba w drzwiach? Tak, w drzwiach do pokoju. To kup plexi, a nie szybę. Taką plastikową, tak. Albo po prostu taką cienką płytę drewnianą. Nawet zamiast lepiej, szkła. Bo nie będzie przezroczyste idealnie, tylko będzie lekko zamknięte. Gazetę przyklej jakąś z gołą babą. Nie, ale to jak z drewna. Drugi raz pobiła, to i drugi raz może wyjść, że pęknie. Słuchajcie, a tam jest takie... Jak w ogóle wygląda to, te drzwi, jak w ogóle wyglądają? Ale no, ogólnie... Jego drzwi trzybą. No drzwi z szybą, takie klasyczne do pokoju. Najlepiej zdjęcie jakbyś wrzuciła. Plexi też będzie przyciąć niż szybę. Pewnie mniej to zakosztuje. Ale nie, Plexi chyba tańsze. Słuchajcie, z córeczka chcę szybę, no. Ale zastanawiam się, bo tam muszę wymontować, bo one są włożone w taką obwódkę jak lustro. To muszę to chyba odkręcić, żeby sobie tam wymierzyć. No nie, bo potem jak ja w ogóle włożę tą szybę? Cholera, nie umiem tego... Znaczy, kiedyś już miałam raz rozbitą, to wprawiałam. A propos, to muszę wam powiedzieć, bo ja mieszkałam, jak byłam mała, to mieszkałam na 9 piętrze, tam na osiedlu podwawelskim, 30 lat. To tam były straszne przeciągi. Jak byliśmy mali z bratem, mieliśmy tam, nie wiem, po 5, po 10 lat, no to ojcu żeśmy te szyby rozbijali raz na tydzień. Bo nie było rodziców w domu, nie, myśmy nie pilnowali tych drzwi i co, tato wracał z pracy, to była rozbita szyba, bo straszne były przeciągi. Kurde, raz w jednym pokoju, raz w drugim, raz w trzecim. Mój tato tylko po prostu raz na tydzień z szybami jeździł, tym swoim Fiacikiem 125P i wprawiał biedny te szyby. W końcu mu szklarz kiedyś podobno zwrócił uwagę i mówi... Panie Gawin, no niechżeż pan przestanie się z tą żoną bić, awanturować, co będzie pan tak co tydzień jeździł i te szyby wprawiał. Zostaw bez szyby, będzie inwigilacja Marysi. No ale to tak jak wcześniej koleżanka powiedziała, plexi wstawić najlepiej. Też jest takie praktycznie jak szyba, ale się nie pobije. Są przezroczyste plexi. Tak, ale jak szyba. Wymierzyć sobie i pójść do Castoramy, nie? I zamówić. Ale w Castoramie są też szyby? Są, nie? Czy nie? To wszystko jest, nie? Tak, są, ale lepiej plexi, uwierz mi. Bo jest... Nie pobije się, więc nie masz ryzyka, że sobie krzywdę zrobisz, czy wygląda takie rzeczy. Tak, kosztów nie ma dodatkowych, bo się nigdy nie pobije. Ale to muszę wymierzyć tak, żeby to weszło tam do środka, nie? Tak, do środka. Trzeba deseczki z jednej strony, takie ćwierć wałki podrywać i wtedy musisz zmierzyć od deski do deski i odjąć 2 mm. A potem jak się wprawia, to te deseczki potem się dokłada. Jak... Trzeba. Tak, z powrotem trzeba wstawić, żeby trzymały szyby całą. No to muszę i tam na gwoździkach, nie? Tak. Tylko no, lepiej żeby... Doświadczona osoba to robiła, bo można gwoździkiem w szybę trafić i szyba pęknie. A mówię, a jak plexi zrobisz, to nawet jak wbijesz w plexi, to nic się nie stanie. No wiem. Nie, no to poproszę kogoś, żeby mi pomógł, a pojadę sobie sama kupię. Bo córeczka ten rozpacza, że jej to pękło, muszę jej to naprawić szybko. To możesz to wziąć i albo jakiś klej w tubce, czy coś taki do wyciskania i na przykład jak plexi masz, to ona jest dużo lżejsza od szyby. Ja sobie już przypominam, jak to było, bo tak jak mówię, wiele razy mieliśmy rozbitą, więc pamiętam. To co, o czym jeszcze pogadamy? Znaczy ja idę sobie herbatkę zrobić, tak więc mnie na chwilę nie będzie. To mi też wstaw. Tak? A ja sobie bawarkę robię. A nie, to nie. Czemu? Nie lubisz herbaty z mlekiem? No nie, no tobie... herbata z mlekiem. Herbata musi być z dużą ilością cukru. Taka najlepsza. No to, no tak, znaczy ja mam taki półlitrowy kubek. To nie wiem, w Łodzi jakiś inny. Co, z Łodzi? Co?
słuchajcie, wiecie co, nie wiem, o czym by tutaj porozmawiać. O herbacie. Aha. Słuchajcie, muszę w piątek zrobić live'a u kogoś po prostu, albo w hotelu, no bo nie mam ochoty, żeby mi tutaj przysyłano znowu policję do domu, jakieś żarcie i żeby mi tu kopano w drzwi i tak dalej, no nie? To weź nożyczkami obetnij przewód. Zrób w plenerze. Ale to nic nie daje, bo oni żądają od sąsiadów lub jakimiś technikami wchodzi ta policja na klatkę i dalej się dobijają do mieszkania, a to nie jest przyjemne. W plenerze byłoby ciężko, bo jest zimno i nie będzie można dobrego internetu po kablu, tylko Wi-Fi. Także ten, zacznę, dam ogłoszenie na Discorda i tam na Facebooka, Instagrama, Twittera, YouTube. Kurde, najlepiej, najbardziej komfortowo to bym się czuła, żeby u kogoś, nie? Żeby ktoś miał. A w studiu? No nie, bo to jest pod mieszkaniem, to tak samo tutaj przylezą. Znajdą mnie tam. Może u mamy? Ten adres mojej mamy też jest tam poniekąd znany, więc będą matce przysyłać jakieś kontrole, a poza tym, no to jak u mamy, to ona kurde się pomoże, a ja tam będę gadać do kamery całą noc, tańczyć, skakać. No, właśnie, ja mam pytanie, jak były te akcje z policją, to czy matka też była jakoś tam inwigilowana przez policję? Nie, nawet nie, ale mówię, że ona niby ma mocny sen, jak będzie w innym pokoju, ale nie, raczej ona tego nie wytrzyma, jak ja będę jakieś tam, kurde, odstawiać numery. Wejdzie mi do pokoju, ja tam będę tańczyć przed laptopem. No, rozumiem, mało prywatności. To w McDonaldzie. Stwierdzi, że ja... kolega z Tyńcu? Miałaś kolegę jakiegoś w Tyńcu, może tam? Nie, tam teraz się nie da akurat. W McDonaldzie. McDonald's otwarty 2-4 na dobę. Na rynku krakowskim. Nie, no muszę u kogoś, do kogoś, albo do kogoś wbić na chatę. I jeszcze, żeby były jakieś takie puste miejsce, pusta ściana, coś, żeby można było tam fajnie zrobić. I jeszcze mocny internet na kabel, żeby był. No albo do hotelu, no tylko hotel ma ten minus, że trzeba płacić i rano... wypierdalać, nie o 10 rano, nawet się nie wyśpię, kurde. A może udawaj, że jesteś w hotelu, zakryj ściany w mieszkaniu. Ale tutaj w mieszkaniu nie mam właśnie takiej... Słuchajcie, nie mam w mieszkaniu właściwie przestrzeni w ogóle, żeby nagrywać, więc po prostu musiałabym meble przestawiać. A to mieszkanie brata, co ma Pietia przyjechać? No to tam jest teraz zajęte, więc po prostu też tam nie mogę na razie skorzystać z tego. Muszę właśnie szukam jakiegoś miejsca, a tutaj nie ma kogoś z Krakowa, kto ma jakieś mieszkanko? W samochodzie zrób. O, w samochodzie, no? Nie, no jak? No nic, będę dawać jakieś ogłoszenia. Czyli czyli z tym live'em. A słuchajcie, a jeszcze mam inne pytanie. A no bo tam mi mówią ludzie, żeby zbierać na live'ie pieniądze dla tych mieszkańców Ukrainy. Co wy o tym myślicie? Ale w jaki sposób ja bym to miała zbierać? Nie, to jest głupi pomysł. To lepiej dla siebie zbieraj. Bo chodzi o to, że potem ludzie będą mi wpłacać, a jak ja im udowodnię, że ja to przelałam dla Ukrainy? Potem mi powiedzą, że sobie zabrałam, nie? Dokładnie. To trzeba by zbierać już konkretnie, na przykład reklamować, mówić na live'ie, nie wpłacajcie mi, tylko wpłacajcie na
Tam www.gov.pl. Daj linka do zbiórki w opisie i będzie. Tak, myślę, że byłoby za dużo problemów, gdyby to było na live. Nawet jak ten, to by się i tak przyczepili do czegokolwiek. Nie byłoby wystarczającego dowodu dla hejterów. Tam może przegarnij kogoś. Że lepiej, żeby podawać link do jakiejś zbiórki już takiej oficjalnej, no nie? I tam po prostu polecam. Tak, link w opisie. W przypiętym komentarzu będzie git. No, ale niezależnie od tego, i co, i wtedy zrezygnować z tych donate'ów? Tak. Nie. Nie. Nie no, ale donate'y to właśnie pieniądze, nie? Ej, Ela, bo Iskariota gdzieś pisał, że nagrywa. Kamerę najlepiej wymienić na lepszą. No tak, tak, wiem. Elu, a ja czekam na te portrety Marka, luszczanką profesjonalną, na tle gór. Ela, a może sesję na licytację wystaw? Te zdjęcia Marka mam dużo jest zdjęć, muszę usiąść, obrobić, będę pokazywać. Tylko cały czas byłam na niego zła i mu nie chciałam dać tych zdjęć, bo ładnie wyszło. Fajnie wyszło, nie chciałam mu dać. Iskariota cię nagrywa z trzech kąt. No to nie szkodzi, no to trzeba się... Które te kąta? A skąd wiesz? Dokładnie, skąd? Trzech kąt? No właśnie. Słuchajcie, a ta Iskariota to jest kobieta, nie? Bo taki głos tam miała na... No właśnie, niekoniecznie, to może być facet. Pora mogę używać, może. Facet? Ale tam jak komentuje, to jest kobiecy głos. No, modelator może być używany, albo kogoś po prostu prosi, żeby... Bo sam głosu nie ma takiego. Dokładnie. No tak, ale czym ty się przejmujesz? Masz za darmo reklamę dzięki temu. To prawda. No, czy to jest... Czy ja wiem, czy reklama? Jeżeli gdzieś pisał, że nagrywa, to być może ktoś wejdzie, żeby posłuchać na żywo. Albo żeby na żywo powyzywać, jak tamten koleś. Słuchajcie, no, tak, ale właśnie ogólnie chodzi mi o to, że ja się tylko zastanawiam nad tym, jak można być takim bezczelnym, żeby... pobierać jakieś fragmenty filmów czy wypowiedzi, a potem kłamać, nadawać im inny sens, szkodzić komuś, jeszcze po prostu wymyślać jakieś bzdury i robić z tego film. No to jest w ogóle jakieś dno. Ja uważam... Karma wraca. Całe rozmowy i wrzuca. No to jakie bzdury. Ja uważam, że narracja, jaką daje po prostu i tworzy, to raczej tutaj fanów dla Eli nie będzie za dużo. Hejterzy sami będą przychodzić, bo raczej Ela nie jest w dobrym świetle stawiana na tych filmach. No ale co z tego, że nagrywa, nie ma 1000 subskrypcji i na tym nie zarabia nic. Ale czerpie korzyści rozgłosowe. To nie chodzi o zarobek taki, że dostajesz pieniążki do ręki. Tu chodzi o korzyści. Czerpanie korzyści. Nawet to, że ci laska loda zrobi za coś takiego, to jest czerpanie korzyści. To prawda. No dobra, ale jaką te korzyści będzie miał z tego? Rozgłos. Przypiętą metkę tego dobrego. Co ty gadasz? Przecież może się potem też przebranżowić na przykład. Prawnie to tak nie działa, ale okej. No prawnie, by od razu stracił oglądalność. Ale słuchajcie, ja chciałam coś innego powiedzieć, że na moim kanale jest ponad 1000 filmów razem licząc z tymi podkanałami. Jakoś ja nie pobieram niczyjś wypowiedzi ani filmów. No bo masz inny content. I po prostu nie komentuję jakichś bzdur, nie wymyślam o innych ludziach. Ja nie wiem w ogóle jak tak można robić, nie? Mówisz z Pysińskiego, to jak nie wymyślasz bzdur? No ale ja akurat na jego temat nic nie wymyślam. No jak nie, mówisz, że obraża ludzi, ale nigdy nie dałaś konkretnego przykładu, gdzie rzeczywiście obraził kogoś bezpodstawnie. No obraził mnie, bo mnie nazwał na ostatnim live'ie zerem. Przepraszam, śmieciem. Publicznie. Nazwał mnie tam 2-3 tygodnie temu jebaną kretynką. Jebaną patologią.
mam spierdalać, no i tam uzbiera się trochę tych epitetów. No to co, to nie obraża ludzi? No z tych rzeczy, które wymieniłaś, to jedna rzecz może być uznana jako obraza, ale no to... I to tak bardzo naciągając to... Ale na temat Klaudelizy też tam... też ją wyobrażał parę razy, Klaudelizę. Tą resztę to musiałabym słuchać, bo ja nie oglądam jego filmu. Jeżeli mówisz o tym, kiedy powiedział, że jest gruba, to tylko zrobił to tylko dlatego, bo ona powiedziała, że jest brzydki. Ale nie, też je tam, też ją nazywał. Przepraszam bardzo, ale to, że ktoś wcale nie tłumaczy, żeby móc też obrażać tą drugą. Słuchajcie, znaczy, inaczej nie, on zawsze powtarza w filmach, że ja nie bronię go jakby, co ja nie oceniam gościa, ale on zawsze w filmach mówi, że on nie wchodzi na tą sferę wyzywania się po wyglądzie, dopóki ktoś go nie zwyzywa, nie? Bo wtedy jakby, skoro no tak, on gra tymi kartami, to on też może nimi grać. No tak, i to na przykład powiesz mi, że to jest okej, okay, a ja ci powiem tak, to jest nie okej, okay. Wiesz dlaczego? Dlatego, że on chciałby... Znaczy, ja ale mówię, że każdy uzna go, że to on zaatakował, to tego nie robi i czeka. Nie, a wcale akurat... go nie usprawiedliwia to, że on później kogoś obraża. Akurat Spysiński jest osobą, która nie chciałaby tak robić. No, po prostu wystarczy obejrzeć troszeczkę jego filmów i chłop nawija bardzo merytorycznie. Czy mi nie chodzi o samego Spysińskiego? Ja wiem o tym, ja to rozumiem. Tylko ja teraz, wiesz, jak jest stricte mowa o Spysińskim ze strony Eli, no to ja, wiesz, odnoszę się do Spysińskiego, ale tak, masz rację. Tutaj masz, jeśli chodzi o ogół, to tak, masz rację. I też, żeby nie było, że ja go ten, że ja tam usprawiedliwiam, tylko po prostu mówię, jak to wygląda, nie? Żeby też nie było, że on wyskoczył z tą inicjatywą, że kogoś obraża. Nie masz co się bronić, bo i tak bana prędzej czy później dostaniesz. Tutaj każdy w końcu dostanie bana. A wiesz co, nie przesadzaj. Nie przesadzam. No, ja już szczerze mówiąc parę razy dostałem tutaj uciszony, ale bana nie dostałem. Czuję na sobie już celowniki i muszki i lufy karabinów. Oby to tylko nie były ruskie celowniki. Nie, bić Moskali. To jest właśnie taka rosyjska ruletka, bo możesz każdy chwili powiedzieć coś, co Eli się nie spodoba i bicie nie ma. Po prostu nie mówcie takich rzeczy i tyle, no. Zachowujcie się normalnie. Ale jak na przykład wcześniej dostała dziewczyna bana, mimo że ona tu często wchodziła i rozmawiała z Elą zawsze normalnie i nagle dostała tak z pizdy bana i to było ile... Właśnie to był świetny moment, gdzie ona mówi, tłumaczy merytorycznie i nagle jest cięcie, nie ma jej już. Właśnie, ale... a shithead, bez czego mamy nie mówić, jak mamy nie mówić? Ale Wowski nie dostała bana, została uciszona tylko. Oni potem będą przychodzić i będą hejtować. Ale kto ją uciszył? Ja jej nie uciszałam. Nie. Nie wiem, kto ją uciszył. Nie, ona sama się chyba. Nie, miała czerwony mikrofon. Halo, słychać mnie? O, teraz się słychać. Słychać. Ja po prostu nic nie mówiłam, bo Ela powiedziała, że jej przeszkadza, że jest mnie za dużo, więc się po prostu na moment wyłączyłam, żeby tutaj nie wprowadzać jakichś nerwów niepotrzebnych. Mhm. Okej. Okay. No, a ja mam pytanie, do tego pana wcześniej się wypowiadał. Jak to zrobiłeś, że nie widać ani twojego niku, ani twojego profilowego? Jesteś takim duchem. Widać tylko, że coś się świeci, że jak mówisz, ale nic więcej. W niku spacje dane są. No właśnie, nie macie. Nie, nie da się bez spacji. Nie? Zrobiłem to wszelki wypadek, bo po prostu czasem chcę powiedzieć coś od rzeczy, ale być tak... A, to ja już wiem jak. Ale nie powiem. Ja już chyba też wiem jak. A ja szczerze powiedziawszy sam nie wiem dalej jak, bo sobie po internetem troszeczkę. Tylko z awatarem nie wiem jak. Dobra, my tak naprawdę udajemy, że wiemy jak, bo nie wiemy jak. Z awatarem to ci powiem, mogę szybko powiedzieć jak to zrobiłem. Wystarczy jak masz to tło obok wszystkich ników. Copy w play. No, tylko musisz screena zrobić wyciętego. Mhm, no. Wiem. I wrzucasz jako zdjęcie, to wtedy się zlewa ładnie. Brawa. Hello, a ja mam pytanie z innej beczki. Szykujesz się na wyjazd do Markanad może? O, właśnie, pakowałaś się już? No, jeszcze nie, bo jeszcze mam 10 dni. Jakieś plany już macie? Miejsce? Oczywiście nie musisz zdradzać, ale czy już macie coś zarezerwowane? Tam się przymierzałam,
Ale no to muszę usiąść właśnie jutro i zarezerwować coś. No fajnie, nawet jeszcze nie wybraliśmy żadnego miejsca, a to trzeba się na coś zdecydować, żeby tam ludzi uprzedzić, nie bo byłam, to jest poza nie sezonem. W zimie nigdy nie byłam, ciekawa jak to wygląda. To jest poza sezonem, więc tam trzeba się umówić, no nie, żeby, bo ludzie robią różne remonty i tak dalej, tylko że jest problem, bo znalazłam taką stronę, gdzie są pensjonaty, to tam oni odpowiadają przez maila, wolałabym po prostu wysłać SMS-y, żeby odpowiedzieli telefonicznie od razu, nie? Ja jadę nad morze pod koniec marca. Gdzieś tam do Sopotu chyba? Władysławowo polecam, bardzo fajne miejsce. Wypoczynkowo. Ela to zna jak własną kieszeń, Władysławowo, Chłapowo, to są jej miejsca, nie? Ja właśnie tylko, nie wiem, jak się zorganizuję z tym wyjazdem. Trochę się denerwuję, jak ja się zapakuję do walizki i w ogóle, Boże. A jedziesz pociągiem czy samochodem? Pociągiem raczej. O, to będzie ciężej. Bo samochodem się nie opłaca, bo wychodzi benzyna prawie 400 zł w jedną stronę. No tak, teraz wszystko takie drogie, zapomniałam. Więc w dwie strony 800, a tak mam pociąg za jakieś tam 160 zł w jedną stronę. Też daleko taka jazda męczy, nie? Nad morze z Krakowa. No, jeszcze samej. A też warto zobaczyć tanie loty, bo czasami można wyhaczyć za tam 15 zł jakiś lot do Gdańska. No tylko, że trzeba w Krakowie dojechać znowu na to lotnisko i potem znowu tam w Gdyni. No to prawda. Powrotem. No to bierzesz taksówkę. No to nadal taniej niż pociąg. I szybciej myślę. No, tylko na przykład w Krakowie ode mnie to jest prawie 20 km na lotnisko, czy tam z 15. To trochę ta taksówka wyjdzie, nie? No to autobusem. Nie, no jak autobusem z bagażem się targać? I pociągiem. Walizami. No co ty? Kurde, po co ja się... Czego ja sobie takiego faceta znalazłam gdzieś nad morza? Chyba mi odbiło. Dobrze, że nie na Ukrainie. Ela konno jedzie. Dobrze, że nie z Podlasia. Żartuję. Jakie emocje, Ela. Ale po co ja się w ogóle do tego Marka przyczepiłam? Same mam problemy przez niego. Już nie mam siły. Bo jesteś zdesperowany. Nie, no po prostu miłość nie wybiera i tyle, no. Kurde, mieszkam w mieście, gdzie jest milion mieszkańców. Nie trzeba było sobie tutaj kogoś poderwać, tylko gdzieś uganiać się za jakimś typem z wybrzeża. Ja chyba muszę faktycznie jakieś leki brać. Ze mną chyba nie jest wszystko w porządku. Ale tutaj nie ma żadnego youtubera, który nagrywa filmiki i dlatego. Nie, no właśnie przecież jest dużo. Właśnie jest kilku, nie? No w końcu zbierają materiał do swoich. To znaczy ja... Eleven na przykład jest. Nie, no jacyś są, tylko ja tak nie wiem za bardzo tych z Krakowa. Ale jak pani chce tak... Takich znanych jak ja to nie ma, nie? A Karioner jest? Ale on jest gdzieś tam... A jak pani chce takiego w okolicy morza, to jest taki przy Białymstoku, niedaleko. Major Suchodolski. Albo Krzysiu. No ale ja właśnie mówię, że ja nie chcę z okolic morza, tylko chcę z Krakowa. No. To Friza, może napisać Friza. Na Podlasiu jeszcze nie doszło. Ale on nie się prowadzi, proszę pani, przyjdzie nawet. To na Podlasiu jeszcze nie doszły, prezydent Białegostoku jest. Przecież. No właśnie, może by Marek ogarnął tę pracę, po prostu się wyprowadził jakoś bliżej. Przecież to nie jest taki problem. Mówiłem o Krzysiu. Krzysiu dalej wolny. W sensie to też nie jest nie problem, ale dla miłości. A ja na wakacje jak pojadę, to będę niego na piwku sobie. Słuchajcie, pojadę nad morze, będę go namawiać na tą przeprowadzkę, no. To byłoby naprawdę fajnie. Takie ułatwienie dla związku. Tylko chodzi o to, że to nie jest takie proste, no bo trzeba mieć za co tutaj żyć, no nie? No pracy w Krakowie nie brakuje. Chyba więcej niż w Krakowie. On też jest youtuberem przecież. Nie, no ja... Z tego YouTube'a też zawsze trochę wychodzi.
Ja bym chciała, żeby ze mną pracował. No pytanie, co on chce? Może się zgodzi. Ten wyjazd może to będzie dobra sytuacja, żeby z nim o tym porozmawiać. I jeszcze w dodatku trzeba by mu wynająć jakieś mieszkanie, bo u mnie to nie ma warunków, dziecko nam nie da żyć. Ale masz 4 pokoje. Nie, moja córka się nigdy nie zgodzi, żeby tutaj kogoś przyjąć. Może w studiu na dole coś zorganizować? Ja nie, wiem, kiedy się zgodzi. Musisz sobie znaleźć faceta z dzieckiem, z synem, z chłopczykiem. Nie, musisz być autorytetem. No, każ Markowi zrobić dziecko i poczekaj z 5 lat. Marysia się nie zgodzi, no. Za 5 lat to Marysia się wyprowadzi. Nie wiem, ja nie miałam nic do gadania, jak moja matka przyprowadziła ojczyma do domu. Nikt się mnie nie pytał o zgodę. A ile miałaś lat? Dokładnie, tak samo. 7. No to jeszcze byłaś mała. Pytanie, ty sabotowałaś ja miałam 16. Ten związek. Nie, byłam zadowolona, że mama ma kogoś i nie miałam złych odczuć, absolutnie. No to jest to różnica, nie? Taka. Może Marysia też nie zna się dobrze jeszcze z Markiem. No ja go w ogóle nie zdołałam. Ale ja nie chcę mieszkać z Marysią i z Markiem. Chcę mieszkać z Markiem osobno i Marysię mieć osobno, no. Ale tak się nie da. Ciężka sprawa. Kurde, właśnie, no nie wiem, co zrobić. Zostaw Marysię twojej mamie. Albo na weekendy Marysia do taty, a ty do Marka. No kto da Andrzejowi dziecko, rany boskie? No, to też prawda. Nieprawda, to jest jego gra aktorska. Nie no, myślałam, że jakbym sobie wynajęła dom za Krakowem tej ekipy youtuberskiej, to tam zainstaluję Marka, będę sobie tam jeździć do pracy nocować, a oprócz tego no to będę mieć mieszkanie z córeczką, no nie? A z czasem to się jakoś z czasem ona go polubi, no to będzie jeździć też do tego domu i tak dalej, nie? Coś na tej zasadzie. No to jest obcy mężczyzna. To jest obcy mężczyzna przecież. Nadal. Ale chciałabym. Ale po prostu chciałabym go tu przeprowadzić. Ale lepiej nie rozmawiajmy o tym, bo Iskariota nagrywa, a Marek będzie tego słuchał w pracy, wystraszy się i się w ogóle ze mną nie spotka nad morzem. A jakbyś nie wprowadził, właśnie, to będzie wielkie połączenie z Discordów? Przystanek Kosprowo z gangusiami? Jak, że co będzie? Jak się wprowadzi, no to połączenie Discordów wielkie. Już jest połączenie, przecież wszyscy są tu i tu. No to zróbmy to oficjalnym. Nie. Ja planuję, jak będę nad morzem, wykraść Markowi telefon, ucieknę na wydmy i mu rozpierdolę tego jego Discorda. To jest chyba nic na siłę, zły pomysł. I w cały mu telefon przekopię, wszystkie mu tam laski pousuwam. Potem nie, powiedzie, że robi co chce. Nie, nie, no żartuję. On podobno pisał na swoim Discordzie, że założy hasło na telefon. A to dosyć podejrzane, powinien ufać. Nie, nie, jak się spotkamy, to będę go namawiać, żeby tam po prostu pobanował tych hejterów przynajmniej, no. Będę miała raczej dużo środków perswazji i będę mogła na nim wywrzeć różne decyzje. A wiem, te orgazmy wielokrotne. To było ciekawe, nie powiem.
Także na razie z nim nie pertraktuję na odległość, tylko czekam, aż się znajdę koło niego i wtedy go dopiero nakłonię. Tak, opracuj strategię. Nie rób tak wszystko jawnie, na siłę, tylko wszystko musi mieć jakiś plan, nie? Jak jestem obok niego, to on się na wszystko zgadza. Tylko jak wyjeżdża 1000 kilometrów dalej, to po prostu nie mam w ogóle nad nim żadnej kontroli. Ela, ale ciężko będzie ten plan zrealizować, bo jak ktoś to nagrywa, to Marek to usłyszy przecież jutro. Mogłaś nie zdradzać tego planu chociaż nam. Ale on wie, bo jemu też już to mówiłam, że tak zrobię. No, okej. Okay. Miej taki plan dla siebie i zrób to strategicznie wszystko. Nie no, no, będę musiała z nim pogadać o różnych sprawach, jak się zobaczymy. Oby tylko się nie pokłócić do tego 11 marca. Albo jak pokłócić, to chociaż pogodzić jeszcze raz. No, przecież jasne. Właśnie, zdążycie. To 10 dni, czy ile to jeszcze? O, wszystko się może zdarzyć. Ela, a jaką preferujesz kuchnię? No ja polską kuchnię lubię. Polska najlepsza. Pierogi, kotlecik schabowy. Ale różne rzeczy sobie gotujemy. Ja najbardziej lubię włoską. Właśnie, Elu, a może z Marysią gotuj i wtedy ona chętniej zje coś, bo zobaczy, jak to wszystko się robi właśnie, i będzie tak. Może tak. Miałem taki pomysł na początku, tylko przypomniałam sobie. Ela, czy potrafisz robić muffinki? O, to bardzo łatwo się robi, nawet są gotowe mieszanki. Tak, i nawet możesz sama przygotować to. I nie chodzi o to, żebyś z nią robiła te muffinki, tylko później samo przyozdabianie jest niesamowitą zabawą. I z nią możecie świetnie czas ze sobą spędzić, zbliżyć się. Wiesz, może to o to chodzi, że młoda po prostu potrzebuje tego takiego przełamania, żeby w końcu powiedzieć, co jej tam w środku męczy. Na początku trudno, ale spróbować. Na przykład leniwe, niech pokroi te paski, czy coś zrobi, wrzuci do garnka. No, tak ma jakiś wkład, no nie? Może wtedy prędzej zje. Nie wiem. Ma za dużo w D i wybrzydza. Na pewno. A Marysia w ogóle jest niejadkiem? No ostatnio. Z tego celu. No, ale mówiła, że nie chce nic jeść, nie? No i tak, denerwuje się i nie chce mi jeść. A tak to ogólnie, jak jej coś smakuje, to je. Tylko, że to wspólne gotowanie w kuchni to też nie jest takie proste, bo to trzeba w ogóle przygotować tą kuchnię do tego i tak dalej. Tak, w dupie się wraca. Słuchajcie. A ja mam czasami takie problemy, że z nerwów nie mogę jeść, to sobie zaparzam mlisę, więc może Marysi mliskę też można zaparzyć, bo mi to bardzo pomaga. Ale boję się, że się potem po tej mlisie nie podniesie do szkoły na drugi dzień. No to słabą taką, nie zostawiać herbaty w środku długo, tylko na chwilę po prostu, żeby ona nie była taka mocna. Dam jej melisę, to jeszcze kurde zaśnie zamiast zjeść znowu. No to musisz spróbować, bo to wiesz, jak nie spróbujesz, to nigdy nie wiadomo. No to tam próbuj błędów. A jak z nią rozmawiasz, co lubi jeść, to ci powie, czy tak jakoś cię zlewa? Nie, powiem. Ale fajnie, dobrze, że chociaż nie ma tych hejterów teraz, no nie? Bo się wreszcie jakoś normalnie rozmawia, prawda? Minęj zdecydowanie dużo. Moje dzieci też mogą jeść tylko frytki, kotlety, pierogi i makaron z serem. I tyle. Bo to jak dzieci. I parówki. Pomidorową i racu. I parówki, też chciałam powiedzieć, i parówki. Tak, parówki też. No i ketchup, do wszystkiego ketchup. Na każdej kanapce. Zastanawiam się. Bo wiadomo, jeszcze nierozwinięty jest ten gust smakowy. Jakieś dziwne smaki są jedzone. Słuchajcie, powinno wyświetlać, ile jest osób, ale nie, ja tu nie widzę żadnej takiej informacji.
Nie ma czegoś takiego. 99 plus do 100 tylko pokazuje. Bo trochę tych osób jest, a jest kurczę w pół do drugiej już znowu. Jest mi tyle osób ściągasz o takiej godzinie. Jak to jutro wstać? To no. W środku tygodnia, nie? Nie, to zostawili komputery włączone i poszli spać na pewno. Znaczy, pogadajmy jeszcze. A to jest... Tak, muszą spać, no. Słuchajcie, ja mam propozycję, pogadajmy jeszcze chwilę i będziemy kończyć, nie? No bo co? No bo trzeba jutro znowu wstać. A ja, słuchajcie, się wczoraj nie wyspałam, bo siedzieliśmy na tym Discordzie. Dałam dziecko do szkoły i się położyłam jeszcze spać. No to tak, najpierw przyszedł o 9 rano mój były mąż wziąć sobie rower z wózkowni. No to mnie obudził. Potem przyszedł hydraulik zmierzyć poziom wody. No to znowu się musiałam wstać. Potem przyjechał znowu mój były mąż, bo się okazało, że w rowerze ktoś odkręcił w suszarni wentylki i to powietrze mu uciekło. No i kurde, znowu mnie obudził. I kto tam jeszcze potem przyszedł? To chyba za długo jeszcze... w takim razie. I jeszcze listonosz, kurwa. No i czyli cztery razy mnie budzili. Jeszcze matka dzwoniła na komórkę, także w ogóle się nie da spać. Do południa. Wszyscy się mnie czepiają, nie da się spać. No, muszę w nocy. Ja to znam. Jak jestem po nocy, wszyscy zawsze dzwonią. Listonosz, jakieś reklamy, to robią jakiś remont. Zawsze no, coś się dzieje. No a wystarczyłoby mi... Wczoraj. Po prostu wystarczyłoby mi się przespać te 2 godziny, nie? Po wyjściu dziecka do szkoły, no te 2 godziny i bym się podniosła i bym tam pozałatwiała różne sprawy, ale ponieważ co chwilę dzwonili, przychodzili, bla, 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 no to w końcu wstałam, zrobiłam sobie kawę i taka zmęczona cały dzień jestem. No taki przerywany sen jest najgorszy. Cześć, Ela. Cześć. No, słychać? Taki przerywany sen jest właśnie kiepski, bo po prostu niby tak śpisz, a za chwilę cię budzą, nie? A na którą Marysia zaczyna szkołę, czy ogólnie teraz na którą szkoła jest? Teraz wolne chyba, czy nie? Nie, o 8 rano ona ma lekcję codziennie. W Polsce nie ma wolnego, bo tu w Belgii tydzień wolnego teraz. No nie, my mieliśmy ternie zimowe. 2 tygodnie, no i było, ta epidemia była potem w czasie świąt i po feriach, nie? I teraz drugi tydzień już chodzą do szkoły. No, biedne te dzieci, strasznie ta im pandemia dała w kość, to jest okropne, nic im się nie chce. No ja widzę po mojej córce to samo, co ty mówisz. Jak wcześniej prędzej miała jakąś tam energię, zapał do tej szkoły, tak teraz w ogóle jej się nie chce, żeby ją zmobilizować, to jest strasznie ciężko. Ma w pustyni i w pustyni kurę i kurde, nie wiem, jakieś streszczenia będziemy czytać, pisać. A właśnie, nie przeczyta tej. Ale właśnie, faktycznie, może to jest z tego powodu, że się rozleniwiły przez tą pandemię, nie? Rodzice też. I teraz ci ciężko wdrożyć te obowiązki, prawda? Dlatego teraz bardzo ważna jest taka pomoc i wsparcie psychologiczne dla dzieci ze strony rodziców, szkoły i tak dalej, żeby dzieciaki mogły się na nowo odnaleźć w tej sytuacji, w której się znajdują, nie? Niestety nauczyciele wymagają, ponieważ wymagają bardzo dużo i robią codziennie klasówki. No strasznie to jest trudne. A ja wam powiem, że ja jestem w klasie maturalnej. Całe liceum miałam praktycznie zdalne z różnymi miesiącami, gdzie chodziłam do szkoły. I teraz jak wróciliśmy do szkoły, to nie dość, że każdy jest zmęczony, każdy ma dość, to jeszcze nauczyciele się na nas mszczą. Tak, nauczyciele niestety no, nie sprawdzili się tutaj w tej sytuacji. Zamiast zrobić przez tydzień jakieś takie powtórzenie, jakieś takie coś, to robią sprawdziany codziennie z każdego przedmiotu. No to jak te dzieci mają? No to ja nie wiem. A jak się mszczą na was? Co wam robią? Mówię tutaj do maturzystki. Słucham. Mogłabyś powtórzyć? Jak się mszczą, że dokuczają wam, dużo zadają?
Prac domowych dużo nie mamy, ale... No mamy sporo materiału i też nauczycielki u nas się zmieniły i tak dalej. Ja też jestem z kilku przedmiotów zagrożona, to ostatnio nauczycielka irracjonalnie mi jedynki postawiała i tak, no. Tak, nie motywują, w ogóle nie pomagają, naprawdę tak jest. O kurczę, no to faktycznie denerwujesz się, nie? Ale jak, jedynki w klasie maturalnej? No tak. No i co? I to, że jak będziesz mieć złą ocenę, to cię nie dopuszczą do matury. No tak, ale się staram wyjść z tego, chociaż no, nauczyciele tego nie ułatwiają. Ale też niektórzy, wiesz, jak się zmienili niektórzy nauczyciele, na przykład od matematyki, mam w tym roku nową nauczycielkę i to jeszcze po zdalnym, to no, nie będzie trzymać nas, tak? Tylko nas przepuści, a niektórzy to właśnie będą chcieli nas na siłę udupić. No to jak sobie nie radzisz, to może warto było iść do... Gdzie iść? Przerwało cię. Przerwało mnie? No, no. Gdzie? Mówię, do zawodówki. Jezu, ja nie słyszę nikogo. Nie słychać mnie? Nie, nie, teraz słychać. Ale... Nie, no to... Liceum, napiszę maturę jakoś jako tako i później coś pokombinuję i tyle. Ale chodzi o to chamstwo, bo powinni jednak co jak co, ale jakoś w tej klasie maturalnej iść tym ludziom na rękę, nie? W końcu... Też pamiętam, że jak byłam w swojej klasie maturalnej, to myślałam, że będą iść na rękę, a było przeciwnie. Nie chcieli nas dopuszczać, bo nie chcieli mieć po prostu zaniżonych statystyk dla szkoły, że pisaliśmy gorzej niż inne szkoły, bo mieliśmy taką dosyć dobrą. I w tej maturalnej klasie właśnie było najciężej, z tego co pamiętam. Też myślałam, że będę przepuszczać, no przecież to już jest maturalna, a nie, było zupełnie przeciwnie. No ale zdarza się, że zostawiają kogoś na drugi rok? Tak, tak. Właśnie w czwartej klasie, bo mieliśmy liceum artystyczne i ono było czteroletnie, wtedy teraz jest pięć, ale liceum, to zostawiali właśnie na ostatnim roku zostawiali. Nie dopuszczali do matury. Ale chamy. Chodzi się przez cztery lata i na ostatniej klasie zostawiali aż trzy osoby u nas. A słuchajcie, a powiedzcie mi, kochani widzowie, a co ja... Aha, nie, może jeszcze to... za chwilę zadam to pytanie. A to okażmy jeszcze wsparcie naszej maturzystce, co jej poradzimy. Bo trochę się zmartwiłam. To ucz się, słuchaj, dziewczyno. Nie możesz uczyć się. Ile masz jeszcze czasu do tej matury? Matury są w maju? No tak. I za dwa miesiące koniec szkoły. Jakie masz rozszerzenia? Matma angielski. No to jak masz problem z angielskim, to mogę ci pomóc. Właśnie matury z angielskiego wychodzą mi najlepiej, tylko że właśnie ta nauczycielka jest mega upierdliwa i ja ostatnio napisałam sprawdzian, który kurwa umiałam, a ta mi jedynkę wpierdoliła. I tu jeszcze ja poprosiłam, bo nie miałam pracy domowej, ona powiedziała, że będzie sprawdzać i ja to zgłosiłam, a ona na zdalnych jakby robiła takie coś, że mówiła, no będę sprawdzać, kto nie ma. I ja czekałam na to pytanie, że jak zada, kto nie ma i w ogóle nie, ale nie zadała jego i zgłosiłam jakby potem nieprzygotowanie, a ona stwierdziła, no teraz to za późno, jedynka. I no kurwa, specjalnie średnio niżej. No, ja bym mogła tylko ze swojego doświadczenia powiedzieć, że jeżeli masz problemy z nauką, to najważniejsze, żeby się wysypiać i nie siedzieć po nocach, dlatego że wtedy organizm się lepiej regeneruje i następnego dnia w szkole dużo łatwiej się skupić i jakiś materiał, czy w ogóle na jakieś tam tematy ogarnąć. A jak masz jakiś problem na zdalnych, czy coś, napisać jakąś kartkówkę, no to przecież mogę ci pomóc, byleby tylko zdać. I nie wiem, do matury też będziesz się musiała jakkolwiek przygotować. No ja mieszkam z narzeczonym w Anglii, więc dla mnie nie ma problemu.
No i prace domowe trzeba odrabiać. I wysypiać się. Dokładnie. I nie wolno, dobra, i nie wolno pić alkoholu. Co roku miałam taki problem, że nie jestem z jakimś przedmiotem i tak dalej. Teraz mam tych przedmiotów trochę sporo, ale no myślę, że dam radę. Powinnaś się uczyć, a nie siedzieć u Elki na głosowym. Nie uczyć, tylko spać o tej godzinie. No właśnie, no właśnie. A ty masz o której jutro szkołę? Jak ty w ogóle masz na imię, maturzystko nasza? Zosia. Jak? Zuzia. Zosia. Czy Zosia, no. Zosia. A o której masz... Cicho spytać, bardzo. O której masz jutro szkołę, Zosiu? O 15. Coś nam przerywa, nie? No, zawstydziła się pewnie. Ja nic nie słyszę. Ale w ogóle... Znaczy, słyszę z takimi urywkami, nie wiem, czy to jest tak, że czasami jest po prostu cicho i nikt nic nie mówi, czy u mnie jest coś nie tak? Nie, nie, czasem są jakieś zakłócenia. Ona się pewnie poszła uczyć. Ale wiecie co, ona fajnie ją było słychać, nie wiem, może ona jakiegoś chyba mikrofonu używała, nie? Czy tak do telefonu? Ja tego to nie wiem. Bo na przykład cicho mówiła, a fajnie było ją słychać. Myślicie, że jak używa się mikrofonu, to lepiej wtedy słychać? No, chyba tak. A ty teraz... używasz mikrofonu, a wcześniej używałaś czegoś innego, bo słychać się tak samo w sumie. Mnie? Mówisz tak. Do mnie? Do Eli? Tak, nie, ja. Do Eli. Ja korzystam z telefonu, ze smartfona cały czas. Bo telefon nie bardzo ma. Bardzo dobrze cię słychać. Dobrze mnie słychać? Bardzo dobrze. No, bo ten Samsung, którego ja używam, Galaxy S20, to on ma podobno dobry mikrofon. No, to jest dobry telefon. No, ale na przykład obiektyw do zdjęć portretowych to ma beznadziejny, bo zniekształca i brzydko się wychodzi. No, za szeroki kąt. Każdy telefon chyba zniekształca. O, jesteś. To prawda, mnie tak zniekształca, że ja taki brzydki jestem na zdjęciach, ojej. A jak ty masz na imię Zuzia? Ja w ogóle jestem zniekształcona. Chodzi o mnie? No. Oliwie. Aha, Oliwia. A na którą masz do szkoły? Jutro mam na 9. No to musisz już iść spać. Co to ma znaczyć? Do spania. 6 godzin. Słuchaj, papieli. Ale czemu się połączyłaś tutaj? Oglądasz moje filmy? Nie wiem, jak to się zgodziło, a wiedziałam, że pani rozmawia po nocy, więc tak... Coś. Ale ona nie mówi prawdy. On nie mówi prawdy, bo wcześniej powiedziała, że ma na 15. Że co? Ja? Tak, no, powiedziałaś 15. Inna osoba. Nie, to nie ona. Nie, to był... Gdzie na 15 do szkoły, do liceum ludzie? Słuchajcie, ale ja mam taką propozycję, bo to po prostu rozłączmy się, a może jutro znowu się będziemy sobie gadać. O tej samej godzinie? No, na przykład. No bo po co? Trzeba iść spać. Solidaryzujmy się z Zuzią, że musi iść do... Z Oliwią, przepraszam. Że musi iść do szkoły, a przy okazji wszyscy skorzystamy na tym, bo kurczę, trzeba się położyć, nie? Miło mi bardzo. Bo w końcu... Powodzenia tam jutro i w ogóle powodzenia każdemu, kto musi do szkoły iść. No bo w końcu to... Dbajcie o siebie i uważajcie. No właśnie, kończmy, bo tak, ja też muszę wstać o 7, wyprawić córeczkę do szkoły. A potem to mam różne rzeczy do załatwiania, bo no, a wy tak samo, nie? Możemy jutro się umówić ze wszystkimi na konkretną godzinę, na przykład, nie wiem, 22, 23, coś takiego. No, bo ja mogę, wy się możecie połączyć wcześniej, ja mogę o 10:30 się połączyć. Bo ja córeczkę muszę położyć spać o 10:00 i się połączę. Dobra? Dzisiaj chyba o której ja byłam? 10:45, nie? Bo się trochę spóźniłam. To co, może tak być?
Może. No. A ja już miałem ochotę o pikantnych tematach porozmawiać. A jutro jest... Jakie tematy podobne? A dzisiaj... Jutro jesteśmy umówieni na pikantne tematy. Aha, dzisiaj jest dopiero poniedziałek, tak? Nie, już wtorek. Już wtorek. Aha, no to można się jutro połączyć, a potem już sobie odpuszczę, bo muszę zbierać siły na live'a, nie piątkowego. No, no to dobrze, słuchajcie, to ja proponuję kończyć, miłego wieczorku, kolorowych snów. Mogę zadać pytanie? No, tak. Bo tak naszła mnie rozkmina, pani powiedziała o live'ach i tak dalej, i że pani musi dużo sił na to zbierać i tak dalej, ale myślę, że te live'y są jakby z pani woli, że pani je chce i tak dalej, i myślę, czy skoro takie problemy przynoszą i tak dalej, czy nie warto byłoby czasami je sobie odpuścić czy coś? Nie jesteś czasem tą, jak ona... Hejterką. Nie hejterką, kurwa. Taka młoda typiera, co odpierdala. Queen of the Black, bo tak samo chujowo się wypowiadasz. Czemu? Z takim ale głosem... Ale po głosie słychać, że jesteś bardzo zmęczona. Psychicznie zmęczona. Nie chcę mamę obudzić obok. Okej. Okay. Słuchaj, no. Ale mów mi na ty, nie pani. No nie, właśnie... To znaczy tak, mogłabym sobie odpuścić te live'y, ale w sumie na tych donate'ach trochę zarabiam, nie? I poza tym na przykład ostatni live zrobiłam taki, że była tylko muzyka z YouTube, żadnych tam jakichś niestosownych rzeczy. I z odsłon wtedy zarabiam też na takim live'ie dużo, bo mam dużo odsłon. Ze 20 tysięcy wejść mam na takim live'ie. To nawet nie ma 100 zł. No ale wiesz... Ale grosik do grosika i się uzbiera w końcu. No, no ale zmusiłabym Gosia, Oliwia, do pytania zadała nie głupie. Ale dziękuję. Ale nie, myślę, że... Bo ja już tak się przyzwyczaiłam do tych live'ów w piątki, że jak nie zrobię, to ja wtedy się będę musiała i tak zrobić w niedzielę albo w poniedziałek. Bo mi będzie czegoś brakować, no nie? Tak, to jest Eli życie, to jest jej żywioł i koniec. Nic tego nie powstrzyma, kurde, nic. Tak jak nie, nie, lubię, nie, raz w tydzień lubię robić te live'y, ale jak robię częściej, to już za dużo jest faktycznie. Jak zrobiłam wtedy na walentynki, a potem znowu, a jeszcze w weekend, to już strasznie byłam zmęczona. A, miałam ci podziękować za te walentynki, ale mi zrobiłaś super wtedy dzień, dzięki, kurde. Bardzo ci dziękuję, bo miałam tak zjebane te walentynki. Czemu miałeś zjebane walentynki, powiedz? A, bo takie życie jest, no. Tak się ale z czasem zdarza. Ale więc z to powodu, mi się bardzo przydało. Z powodu drugiej połówki, czy z braku połówki? Tak, ale nie będę o tym gadać, bo kiedyś tu pisałam, to mnie zjebali, ja że walentynki. Mówić. Ale mi się to... To ja proponuję, kończmy. Jak ktoś w sobie chce zostać, no to zostańcie. Ale kto musi iść do pracy, to radzę tak jak ja, żeby się wyłączyć. I jutro możemy się znowu zobaczyć, jak chcecie, albo jakiegoś innego dnia.